Cześć, nazywam się Marek Maromajewski i słuchasz Zróbcast, podcastu, w którym najbardziej zależy mi na bliższym poznaniu mojego gościa i przy okazji nauczeniu się czegoś nowego. Nie znajdziesz tu typowych wywiadów, tylko szczere, lepiej lub gorzej klejące się rozmowy, jak w życiu. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Surmacz, fizjoterapeuta, trener personalny, facet o ogromnej wiedzy, który podczas naszej rozmowy otworzył mi oczy na wiele rzeczy, a inne pomógł poukładać sobie wygodne szufladki w głowie. Zdecydowanie polecam ten podcast każdemu, niezależnie od tego, jaki sport uprawia, a nawet jak go nie uprawia, no to też polecam. I to nie jest clickbait. Już teraz wiem, że Kuba na pewno zagości jeszcze w moim podcaście, żebyśmy mogli zagłębić się w niektóre tematy mocniej. Zanim jednak przejdziemy do samego podcastu, pamiętajcie, że te piękne, zupełnie nowe mikrofony, z których jeszcze nie umiem do końca korzystać, widzicie i słyszycie dzięki wsparciu wielkiego mecenasa sztuki firmy Sports ST. Michał Anioł miał swojego Lorenzo de Medici, a ja mam Sports ST. Sports ST jest producentem i dystrybutorem sprzętu sportowego, więc oprócz tego, że dzięki tej firmie możecie słuchać tego podcastu, możecie dzięki niej też wyposażyć swój klub sportowy lub przydomową siłownię. Jeżeli zrobicie to za pośrednictwem ich sklepu internetowego pod adresem sklep.sportst.pl i użyjecie kodu promocyjnego ZRÓB, dostaniecie 10% zniżki na cały koszyk. Kontaktujecie się z nimi bezpośrednio, spoko, też powołujecie się na wujka Mareła, to dostaniecie dobry deal. Podarujcie sobie odrobinę luksusu i zamówcie solidny sprzęt od solidnej firmy. Ja z tego sprzętu korzystam na co dzień i jest sztos. Pamiętajcie, sklep.sportst.pl, hasło ZRÓB, 10% zniżki dla Was. Ten podcast wspiera również Heavy Metal Strength Division, nowa marka odzieżowa nie tylko dla tych, którzy lubią, jak długowłosy pan mocno szarpie wiosło, a inny wali w bęben. Mieliście okazję widzieć mnie w ich koszulce w podcaście z Grzeszkiem Lichwą i powiem Wam tak. Jeżeli taka rozlana klucha jak ja w niej dobrze wygląda, nawet jakbym coś trenował wyglądał w niej, to dopiero jak będzie wyglądać ktoś, kto jest naprawdę dobrze zbudowany. Mam też od nich bluzę i muszę powiedzieć, że to jedna z wygodniejszych bluz, jakie nosiłem. I ja wiem, jak to brzmi, jak bluza może być niewygodna. Otóż może, materiały, z których korzysta Heavy Metal Strength Division są naprawdę super. Ciuchy leżą świetnie, nie krępują ruchu, są naprawdę dobrej jakości. Można w nich śmiało trenować, to nie są tylko takie ciuszki do tam do pochodzenia sobie, można się w nich wycierać i naprawdę są bardzo wygodne do tego. Zdecydowanie polecam. Ta koszulka od nich, którą ja posiadam, jest moją nową ulubioną koszulką, ale nie mogę w niej chodzić za często, bo ludzie pomyślą, że nie wiem, mam jedną i śmierdzę na przykład, nie? Wejdźcie na stronę www.trainheavy.pl, kupcie co Wam się podoba. Jak użyjecie kodu rabatowego ZRÓB, to dostaniecie 10% zniżki. Pamiętajcie, trainheavy.pl, hasło ZRÓB i macie taką zniżkę, że jeszcze starczy Wam na pizzę. Kochani, nie przedłużając dłużej, zapraszam serdecznie na podcast z Jakubem Surmaczem. Mam nadzieję, że wyniesiecie z niego tak dużo, jako i ja wyniosłem. Dzień dobry Państwu, witam Was. Ja, Marek Maromajewski, moim gościem dzisiaj jest Jakub Surmacz. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, natomiast w pierwszej kolejności, w ogóle planowałem zacząć od czegoś innego, ale już nam się rozmowa w tym kierunku sama jakoś naturalnie potoczyła. Tak. O suplementach, ponieważ przyszedłeś tutaj, usiadłeś, nalałem kawki, zaczęliśmy rozmawiać, wyciągnąłeś pudełeczko, łyknąłeś jakąś pigułkę, ja tak zajrzałem do twojego plecaka, masz tam ze 40, no przesadzam, ale dużo różnego rodzaju fiolek, ampułek. Ampułek to nie. Znaczy, no, nie ampułek, może nie, ampułek nie widziałem, ale mam opakowań różnego rodzaju rzeczy. A przed chwilą powiedziałeś, zanim włączyłem nagrywanie, a może inaczej, po kolei. Po kolei. To mnie bardzo interesuje, natomiast jestem bardzo podekscytowany. To zrobiłem z telefonem, a on dla mnie teraz bardzo ważny jest. Wczoraj wrzuciłem na Instagram, tak na story, zadaj pytanie Jakubowi Surmaczowi, który tak, będzie mnie gościem. Udostępniłem. Jesteś pierwszą osobą, która zadała pytanie. Napisałeś, kto to jest. No. No więc może zacznijmy od tego. Właśnie, kim ty jesteś, Kuba? Co cię do mnie sprowadza? W sensie, jak zarabiasz na życie, na czym ty się znasz i w ogóle. Sprowadza mnie to, że mnie zaprosiłeś tutaj. No dobra, no to tak bezpośrednio, ale... Nie wprosiłem się na Nie, na nie wprosiłeś się. Ja z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Mhm. To był mój kierunek studiów, które ukończyłem. Natomiast zajmuję się przygotowaniem siłowym zawodników różnych dyscyplin. Mhm. I można powiedzieć, że specjalizuję się też w treningu medycznym, takim, który ja rozumiem i ja aplikuję swoim klientom. Mhm. Głównie to są pracownicy firm i moja oferta wygląda tak, że na przykład zwracam się do Mikrofonu. Zwracam się do firmy. Mhm.
oni płacą jakieś stałe pensje z pracownikom, ale żeby jakby zapewnić im więcej dodatkowych korzyści z pracy w tej firmie, no to oni mogą sobie skorzystać z treningu czy na fizjoterapię przyjść, nie? A co to jest trening medyczny, jak to rozumieć? No to jest trening siłowy, na którego celem jest zapobieganie kontuzjom, jakaś rekreacja na poziomie takim zdrowotnym i w dużej mierze na przykład przygotowanie do sezonu narciarskiego. Bo według mnie o treningu siłowym, takim wyczynowym, to możemy mówić od czterech treningów w tygodniu. Jeśli ktoś nie trenuje tyle, to jest wieczna adaptacja, wieczna rekreacja i nawet nie ma sensu pisanie planu treningowego dla takiej osoby, która trenuje tylko trzy razy w tygodniu. Czyli na dobrą sprawę do takiej osoby, niezależnie co by robiła, to tak czy inaczej tak, jest okej. Okay. Znaczy jakby waliła z główki w ścianę, to może nie, ale że nie jest potrzebny jakiś super training plan albo coś takiego. No nie jest, bo ona i tak nie wykorzysta tego potencjału. Uważam, że skrajną głupotą jest na przykład aplikowanie, wzięcie planu zawodniczego, okrojenie go trochę z objętości, że dobra, nie zmieścimy się w godzinę, to te DE usuńmy i ABC zrobimy zeskalowane. No to jest głupota. No, dopasowujemy ten trening tak, że no, nie traktujemy tej osoby jako zawodnika, tak? Tylko dla niej to ma być właśnie rekreacja, jakieś zapobieganie kontuzjom. Ja to nazywam, są też tak zwane ćwiczenia lecznicze. Jakby tu były warunki, to pokazałbym ci taki mój top 5 ćwiczeń leczniczych. To mi się przyda, lower body czy upper body, które są uniwersalne dla większości ludzi. Bo 90% osób, które do mnie trafia, to w ciemno mogę zacząć poprawiać ich siłę grzbietu, tylnej strony uda, pośladków i chwytu. I zazwyczaj to się pokrywa z ich słabymi stronami, albo po prostu zupełnie one są nieświadome. To są takie najczęstsze braki w ogóle wśród, ale to mówisz teraz wśród ludzi, bo właśnie, czy ty masz częściej do czynienia z osobami, które już powiedzmy coś tam trenują, tylko może bardziej rekreacyjnie niż zawodowo, czy w ogóle, bo tak jak mówisz o firmach, czy to są w ogóle ludzie, którzy po prostu wstali z kanapy i chcą w jakiś tam sposób się poruszać? W dużej mierze. Czy to są braki u wszystkich w ogóle, czy u wszystkich niećwiczących? To są braki u wszystkich niećwiczących i to są braki u osób, które nieumiejętnie trenują. Czyli na przykład na własną rękę szli jakimś programowaniem crossfitowym i no ja patrząc na taką osobę, to wystarczy mi spojrzeć, jak ona się porusza i już widzę typową na przykład dominację, że któreś grupy mięśniowe są nadaktywne, kosztem tego, któreś w ogóle są zaniedbane. I to jest taki typowy obraz crossfitera dla mnie początkującego. On oczywiście w swoim mniemaniu jest zaawansowany. Co najmniej średnio zaawansowany. On zawsze będzie się porównywał z osobami takimi amatorami, którzy przychodzą do klubu. No i on przy nich na przykład, on robi muscle upy, tam wyrwie 80 kilo w snatchu zrobi i on już porównując się do nich, no to jest lepszy, tak? Ale dla mnie to jest dalej osoba początkująca, jeśli nie ma... Teraz tak, on może trenować i 5 lat, ale jeśli nie trenuje właściwie, czyli jeśli nie ma takiego właściwego przygotowania siłowego minimum rok, no to cały czas mamy do czynienia z osobą początkującą, która na poziomie planu treningowego powinna przejść po pierwsze adaptację anatomiczną i fizjologiczną i dopiero potem takie specyficzne dalsze fazy periodyzacji musi przejść, nie? Więc wracając do tego początku, tego wątku, zazwyczaj 90% tych osób, tych początkujących, o których mówiliśmy, no to możesz w ciemno strzelić, że u nich będą za słabe dwugłowe, za słabe pośladki, za słaby grzbiet, najszerszy grzbietu, mimo że pozornie tu są duzi, mają szerokie plecy, to zazwyczaj mają nad przewagę tak jakby mięśni obłych, a najszerszy grzbiet to jest słaby i to w takich szczegółach wychodzi, tak? Że to są chyba takie rzeczy, które wynikają, tak mi się wydaje, że to są rzeczy, które wynikają z tego, co ludzie lubią ćwiczyć. W sensie, że jeżeli już ćwiczą, no to wyciskają może na klatę. No trochę tak jest. Jeżeli przysiadów w ogóle pewnie, znaczy no zresztą jak ktoś trenuje crossfit, to siłą rzeczy tam nogi w jakiś sposób ćwiczy, tak? Ale jeżeli ktoś idzie na siłownię po prostu, no to przeważnie w ogóle ich nie robi, tak? Ale tak
Ale w sumie robi się martwych ciągów sporo też w crossficie. To też powinno w jakiś sposób tą tylną taśmę wzmacniać. To z czego wynikają te braki, jeżeli chodzi o tylną taśmę konkretnie? Ludzie nie rozumieją martwego ciągu. Aha. Uważają, że jest prostym ćwiczeniem, a dla mnie biomechanicznie jest bardzo trudny. Aha. I trzeba rozróżnić martwy ciąg klasyczny sumo, martwy ciąg pod zarzut, podrwanie. Jeszcze RDL, więc tych... Co? No taki rumuński martwy ciąg, na prostych nogach, tak, który ma wzmacniać na przykład całą tylnią grupę uda w rozciągnięciu, tak? Bo mięsień wydolny ma pełną siłę, jakby może się w pełni skrócić i w pełni wydłużyć i na drodze tego wydłużenia, skrócenia ma pełną siłę, tak? A często skracamy sobie dany ruch i mięsień jest silny na przykład... że tylko się umie skrócić, ale już nie umie się rozciągnąć. Wtedy jest słaby, nie? Czyli ten skurcz ekscentryczny jest zazwyczaj słaby, czy taka kontrola. No. I wracając znowu do tego wątku, no to 90% to będą te cztery obszary. Słabe, bądź zaburzone, bądź niedotrenowane. No i wokół nich się potem będą skupiać kontuzje, czy dolegliwości bólowe. Czy tak, z jakimi kontuzjami najczęściej masz do czynienia? Co ludzie sobie najczęściej psują? Może nie konkretnie, wiesz, jaka to jest kontuzja, ale czego? W sensie, jaka część ciała najczęściej jest kontuzjowana? Barki, kolana, no i kręgosłup lędźwiowy, nie? Też zależy od specyfiki sportu, no ale ja akurat też i trenuję, i pracuję też w boksie crossfitowym, więc odniosę do tej grupy. No to tam barki głównie i właśnie kręgosłupy lędźwiowe, barki, kolana. Czyżby keeping? A właśnie chciałem ci coś wyciągnąć, że tak powiem. No. No bo ty się odniosłeś ostatnio do tego, co Glassman powiedział, że olśniło go po 10 latach, że keeping wcale nie jest dobry. To BoxRox napisał taki nagłówek, bardzo mylący, bo chciał kontrowersję wzbudzić. Natomiast mi się wydaje, że Glassmanowi chodziło o to, że keeping jest ok dla osób, które mają siłę w podciąganiu i po prostu na intensywności chcą przyspieszyć swój trening. A trenerzy na całym świecie oni go nie zrozumieli. Tak, i zaczęli uczyć keepingu, zanim wzmocnili ludzi siłowo. Nie? No, nie będę ściemniał, troszeczkę pojechałem na tym koniu, żeby skorzystać, jakby popłynąć na tej fali. Natomiast rzeczywiście, nie słuchałem całego tego podcastu, ale jakby znalazłem ten moment, w którym on o tym mówi. I mu rzeczywiście nie chodzi o to, że keeping tak w ogóle to jest do dupy i nikt go nie powinien robić, on tego nie powiedział. Natomiast powiedział tyle, że jeżeli miałby, no teraz już też słowo sobie nie przypomnę, ale to było coś na zasadzie, że jeżeli miałby teraz crossfit jakby na nowo wymyślać, to by go nie, to by keepingu nie było przy nauce właśnie tych ruchów gimnastycznych. Nie? Czyli on by się pewnie pojawiał dopiero na jakimś etapie wyczynowym albo może i w ogóle nawet, ale w ogóle z racji tego, że po prostu nie było go na tym etapie wcześniej. Nie? A teraz już to się troszeczkę też zmienia, mam wrażenie, że coraz więcej klubów może nie tyle odchodzi od keepingu, że go w ogóle nie ma, ale inaczej do niego podchodzi i w inny sposób wykorzystuje. Bo ja jeszcze jestem... z tego, powiedzmy, pokolenia, gdzie jakby keeping to był naturalna progresja do tego, żeby nauczyć się, jakby było odwrócone to. Jakby keeping był po to, okej, nie podciąga się siłowo, dobrze, to podciąga się keepingiem i z czasem dojdziesz do podciągnięcia siłowego. Takie było rozumowanie. Nie? Teraz się odwróciło trochę. No trochę tak, no tylko że tu trzeba znaleźć kompromis między tym, co bezpiecznie możemy ludziom przekazać, z utrzymaniem tego, żeby to było dla nich atrakcyjne. Bo znaczna część osób, statystyczny ćwiczący, taki, który nie ma pojęcia o treningu, o fizjoterapii, o tych wszystkich metodach, to on będzie trenował 3 miesiące. I teraz pierwszy miesiąc to jest etap, gdzie musi się magia zadziać, że on musi zobaczyć, że to jest coś nowego, fajne, musi się zajarać. Musi chcieć chodzić po prostu. Dla mnie to jest ogólnie jakby kryterium kryterium zalecania komukolwiek aktywności, że to musi być dobrowolne, żeby ktoś zaczął coś robić ze sobą. To jest absolutna podstawa, w sensie ja nawet jakiś rok temu, to był jeden z ostatnich vlogów w ogóle, jaki nagrałem, to jakby z okazji nowego roku właśnie powiedziałem, że jeżeli chcesz z okazji nowego roku zacząć jakąś aktywność fizyczną, to jakby nie, w grudniu. To nawet nie, tylko że jeżeli sobie wymyślisz, że to będzie, nie wiem, taniec, a ci się po dwóch lekcjach okaże, że ten taniec to jednak jest do dupy,
to nie na siłę ten taniec, tylko sobie daruj iść, nie wiem, na jogę, nie podoba ci się, żeby kombinować, bo w końcu się znajdzie rzeczywiście taki sport, taką aktywność, na którą ci po prostu będzie chciało chodzić. Mhm. I to już nieważne, no chyba, że ktoś chce być nie wiadomo jakim przekotem, kozakiem i koksem, ale na dobrą sprawę tak dla samego zdrowia nieważne, co będziemy robić, ważne, żeby to robić regularnie, w sensie nieważne, co to będzie za sport, ważne, żeby był wykonywany poprawnie tak. I regularnie. No to tu się zgadzam, no. Mhm. Nie wiem, na czym rozmowa spoczęła wcześniej. Też nie mam pojęcia, ale nie szkodzi. Wymyślimy coś nowego. Możemy no, przejść do chyba mówiliśmy pytań. O tym, że... No. O tym keepingu. Żeby nie, znaleźć tak, kompromis. Co, no. Ja cię zapytałem, z jakimi kontuzjami najczęściej masz do czynienia, a powiedziałeś, że między innymi z kontuzjami barków. No ja tutaj troszeczkę, że na pewnie keeping, no ale pewnie tak, no pewnie ma to coś wspólnego z tym. Że te wyrywanie barków albo na siłę ktoś koniecznie musi robić super ciężkie overheady, ze sztangą, przysiadę ze sztangą nad głową i koniecznie tam musi do tego patyka dołożyć jeszcze parę kilo, niekoniecznie mając mobilność do tego i tak dalej. Albo nie wiem, czy odchodzenia na rękach w sumie, może chociaż to bardzo prędzej nadgarstki sobie ludzie też, no bo no, chodzenie na rękach to jest bardzo trudna umiejętność i tak naprawdę do tej pozycji stania na rękach powinieneś doprowadzić ciało poprzez napięcie mięśni brzucha, mm-hmm. a nie spadać na podłogę i wciskając ręce czy uderzając w podłogę rękoma i próbując do pionu jakoś się postawić. Także to przeważnie większość osób jak chodzi na rękach to robi skorpiona takiego. No robi, nie? No, ale jakby ludzie przychodzą nastawieni na cel, że to ma się wydarzyć tu i teraz za dwa treningi, że mm-hmm. ja przychodzę i za dwa treningi chcę chodzić na rękach, a trzeba im na spokojnie wytłumaczyć, że słuchaj, to trochę długa droga przed tobą i trzeba zacząć od trzymania hollow pozycji, żebyś ty świadomości ciała się nauczył, co masz poczuć, gdzie ma się napiąć. Jak ty nie masz świadomości stojąc na nogach, bo ja powiem, nie wiem, podnieś prawą rękę, a osoba podnosi lewą, nie? No to jak ona ma mieć świadomość ciała, jak jeszcze ma stać do góry nogami, nie? To taki skrajny przykład. A wracając do tych barków skontuzjowanych, to tutaj też mamy taki problem z niewłaściwym doborem ćwiczeń i też często trenerzy nie znają, czy oni umieją utrudnić dane ćwiczenie na wiele sposobów, tak? Ale już nie umieją go uprościć, bo regresja to jest coś wstydliwego. No nie do końca, no jeżeli nie jestem w stanie pracować w pełnym zakresie dynamicznie w danym ćwiczeniu, no to nie powinienem tego robić, tak? Więc jak sobie weźmiemy przysiad i będziemy go chcieli rozkładać na czynniki pierwsze, no to żeby dojść do overhead squatu w ogóle, żeby ja tak uważam, ja tak praktykuję, 90% osób, które ze mną trenują indywidualnie, ja nie robię z nimi dwuboju olimpijskiego, bo im to nie jest potrzebne, bo to są te osoby, które trenują 2-3 razy w tygodniu, to co ci mówiłem na początku, tak? Jeżeli mamy zawodników i oni muszą trenować specyficznie pod daną dyscyplinę, no to w skali roku w pewnym okresie przygotowań mógłbym dać dwubój, jeżeli ten zawodnik jest taki inteligentny motorycznie. Mhm. Ale większość Januszy to są idioci motoryczni i to jest jakby nieobrażalne. No to jest naukowe takie stwierdzenie. A czy to nie jest jakby obrażalne, bo to idioci motoryczni na zasadzie nie byli nauczeni, nie mieli potrzeby się nauczyć poprawnego poruszania się po prostu. No oczywiście. To są ludzie po 30 sobie przypomnieli, że może trzeba coś zrobić, bo zaczynają gorzej wyglądać. Bo ostatnio byli na WF-ie w wieku lat 18, minęło lat 12 czy 13 od tego czasu i teraz chcą nadrobić, tak? No. Tak. Wstali z kanapy tak szybko, że się mi się w głowie zakręciło. To ja no tak, takie mam powiedzenie. No, no i no, u takich osób robienie dwuboju jest dla mnie całkowicie niepotrzebne i bez sensu. A to często widzę i tak ja się pytam zawsze, robię wywiad, co się stało, gdzie pan wcześniej trenował i mówi, że poszedłem na crossfit i tam jakieś mówi, takie były, coś takiego i ten bark mnie już zaczął boleć, jak to robiliśmy. Pierwszy trening Grace. No na przykład. I teraz u osób takich bardzo, no takich bardzo podstawowych, no to nie masz do czynienia z rwaniem, tylko one zawsze siłowo będą wciągać sztangę nad głowę, tak? I mamy do czynienia z taką sytuacją, że ze sztangą nad głową mniej więcej z ciężarem jesteśmy tak. I ten obszar barku... Dla tych, którzy tylko słuchają, tak? Czyli, że ręka jest jakby przed nami. Nie mamy centralnie nad głową. Tylko wyprzedza tylko nas nieco, przed nami, tak? Bo się boję, że ucieknę napięty i nie ustabilizuję tego. Ale bark nie służy do trzymania ciężaru, tylko za to będą odpowiadać niektóre mięśnie grzbietu na przykład, żeby to tutaj było stabilnie. Tak? I wracając do tego przysiadu,
No to dla mnie błędem jest uczyć kogoś od podstaw, że zaczynamy od razu od overhead squatu. No najpierw musi zrobić bodyweight squat. Jak już to rozumie w miarę, to można pójść dalej i drugą progresją będzie goblet squat. Jeżeli nie wychodzi mu, nie rozumie, to skraca mu zakres ruchu i na przykład robi box squat, tak? Mhm. Czyli w zakresie bezpiecznym, gdzie trzyma brzuch, umie oddychać do lędźwi, trzyma stabilną sylwetkę i w miarę te mięśnie dołu czuje, no to siada sobie do takiej wysokości, w której jest w stanie to utrzymać, tak? Mhm. Jak sobie radzi z goblet squatem, to spróbowałbym na przykład od przysiady takie jak Frankenstein squat, czyli... A to nie znam, co to? No, bo to nie jest popularne w crossficie, ale w modelu budowania gdzieś tam w treningu siłowym, uczenia się ćwiczeń, no to jest kolejne po goblet squatie, czyli sztanga ma być tutaj, barki ma mieć... Sztanga jak we front squatie na... Tak, tylko na że jest, barki są uniesione, chronią szyję, żeby ta sztanga... I nie trzymamy jej dłońmi, tak? Czyli ręce przed sobą. Mhm. Tak. I to ma nauczyć daną osobę napinać korpus, tak? I trzymać też... I trzymać napięcie grzbietu, bo często są pospinani tutaj, gdzieś tam są pospinani przy lędźwiach, a środek pleców, czyli ten midback, to jest, tam nie istnieje praktycznie, nie? Więc... Tak, to dosyć często się widzi, że takim, że ludzie bardziej tą sztangę trzymają rzeczywiście na samej ręce, rękoma, że po prostu do góry ją wyciskają. Ale bo jest straszny gap, no to nie ma prawa ta sztanga nawet trzymać się na ramionach, tylko ona właśnie rękoma. Tak, bo on nie umie używać mięśni brzucha i nie ma lokalnej stabilizacji w odcinku piersiowym albo tam blisko przejścia piersiowo-lędźwiowego. Bo patrząc na kręgosłup, każde jakby przejście jednego odcinka w drugi to są najbardziej takie newralgiczne miejsca, nie? No i to jest jakby kolejne ćwiczenie do uczenia ludzi, jak mają się napinać podczas wykonywania przysiadu. I tutaj można wprowadzić takie dwa pojęcia, żeby ludziom wytłumaczyć. Jest coś takiego jak intensity i intensivity. Mhm. I intensity odnosi się do intensywności treningu w samej w sobie, tylko że patrząc na trening siłowy, to intensywność to będzie procent ciężaru, na jakim operuje, a intensity to będzie takie nawykowe... Intensivity teraz. Przepraszam. No to będzie... Ja nie przepraszam. Nie, no dobrze, że mnie słuchasz mnie przynajmniej, tak? To jest uczenie ludzi, że muszą się napiąć bardziej, nawet jeżeli ciężar tego nie wymaga, bo to ma ich przygotować na radzenie sobie... Jest jakiś odpowiednik po polsku tego słowa? No bo intensywność to... Ale nie, bo to bardzo fajne rozróżnienie. Nadintensywność. Nie tłumaczyłem tego. Czasem dużo prościej jest nie tłumaczyć pewnych rzeczy po prostu. Nie, ale to jest bardzo fajne rozróżnienie, bo właśnie o ile intensywność rozumiano jako, nie wiem, liczba powtórzeń, czy podbicie sobie tętna i tak dalej, to jest w sumie jakby bardzo, nawet nie trzeba wyjaśniać, tak? To jest bardzo, bardzo zrozumiałe. Ale to, czego te intensivity, tak? Intensivity i już sam się intensity, intensivity. To ta druga rzecz to jest rzecz, której bardzo często ludziom brakuje, w sensie to ma, bo to tego trzeba aktywnie nauczyć rzeczywiście, bo to jakby no zrób przysiad, no to w sensie opuścić się do dołu i wyjść do góry, no to większość osób sobie z tym poradzi, natomiast zrobić to właśnie w taki sposób, jak mówisz, żeby właśnie spiąć się w odpowiedni sposób, napiąć mięśnie brzucha, zrobić to z prostymi plecami, a nie na garbie i tak dalej, to już jest zupełnie inna rzecz. To się wszystkich innych ruchów też tyczy. I to ma nauczyć ludzi, że nawet małego ciężaru nie wolno mi lekceważyć, bo ja od małego ciężaru buduję swój nawyk w tym ćwiczeniu. Mm-hmm. Jeżeli ja podejdę tak lekceważąco, że to jeszcze nic nie waży, to dobra, żeby tylko zrobić, nie? No to taki sam wzorzec układ nerwowy mi podrzuci w czasie, tak, wiesz, tak jak już dołożę trochę, nie? I wtedy się zazwyczaj kontuzje wydarzają, tak? Czyli że ktoś nie podszedł na tyle poważnie do ciężaru czy do danego ćwiczenia, na ile wymaga sytuacja. Mhm. No to. A tego rodzaju rzeczy, podejrzewam, że tego rodzaju wiedzę właśnie masz okazję przekazać ludziom dopiero w momencie, kiedy przychodzą do ciebie z kontuzją. Czy jakby też jest tak, że masz klientów
takich, które jakby masz okazję na zapas takich rzeczy nauczyć. Tak, no to znaczy dla mnie to są potrzeby. Ja ci powiem, dlaczego pytam, bo właśnie ze względu też na to, o czym ty wcześniej powiedziałeś, że żeby komuś, szczególnie jeżeli ktoś właśnie z kanapy dopiero wstaje, nie jest osobą naturalnie aktywną, że cały czas coś robi, tylko właśnie muszę się poruszać, to trzeba tej osobie zapewnić właśnie taki fun, świadomość tego, że zrobiłem coś trudnego, ale fajnego. I ja mam wrażenie, że tym sukcesem crossfitu jest to, że to jest taki straszny zapierdol, raz, ale dwa, że się robi te... Ja się jakby nie zgadzam z tym, bo to jest robione w zły sposób, ale że się robi te strasznie trudne rzeczy, że się podciąga, prawda, jest keeping na gumie, ale jednak się podciągam, tak, cudzysłów, robię te rwania, które się robi na igrzyskach olimpijskich i tak dalej, czyli robi się te trudne rzeczy i to jest jedna z rzeczy, dzięki którym mam wrażenie, że crossfit jest taki popularny, natomiast i to troszeczkę nie zgadza się z praktyką, bo kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, rozmawiałem z jakimś trenerem, nieważne z jakiego boksa na ten temat i mówię, że przecież ty widzisz, że ten ktoś no, ewidentnie nie powinien robić tego czy innego ćwiczenia, że najpierw z taką osobą to się powinno przerobić w ogóle to, jak ona ma stać, tak właśnie ta kwestia tego, że te plety są krzywe, że brzucha nie trzyma i tak dalej. No tak, ale to wiesz, tak, ja będę tutaj na takie rzeczy zwracać uwagę i nie pozwolę mu zrobić normalnego treningu na zasadzie, że przychodzisz i masz, nie wiem, rozpisane powiedzmy te 30 clean and jerków, niech będzie, i widzisz, że ktoś ewidentnie jest właśnie takim idiotą motorycznym i nie powinien tego robić i mówisz mu, nie, ty nie będziesz robić dzisiaj tych 30 clean and jerków, tylko zrobisz jakieś inne ćwiczenie po to, żeby kiedyś móc te clean and jerky robić, nie? I trenerzy często obawiają się, że takie podejście, takie, bo skalowanie przeważnie wygląda tak, że po prostu się zmniejsza ciężar i to jest wszystko, ale samo ćwiczenie jako takie bardzo często zostaje takie samo, tylko ciężar jest mniejszy, nie? I że mam wrażenie, że trenerzy boją się jakby powiedzieć stanowcze nie osobom, które przychodzą do nich ćwiczyć, w obawie, że się zniechęcą, że one nie robią tego, co wszyscy, że taka trochę gimnastyka korekcyjna, wiesz. Ale to tak powinno wręcz wyglądać, a właśnie w labie to trochę tak wygląda, w miejscu, w którym ja trenuję. I ja nie widzę, żeby, nie wiem, ludzie ostentacyjnie wychodzili drzwiami i trzaskali i nie wracali, bo im się to nie podoba, wiesz, jakby widać korzyści z tego idące w dłuższej perspektywie. Ja się nie zgodzę z tobą, że to wszystko od trenera zależy. To jak on przedstawi i przekaże daną wiedzę. Ja nie prowadzę już grup, prowadzę tylko indywidualne zajęcia czy indywidualne osoby. Natomiast ja zawsze do tej osoby mówię, nawet jak ona się przebiera, czy tam się rozgrzewa i nie wymaga to wiele, bo tylko jeździ na rowerku, bo mi zależy, żeby tylko podniosła sobie temperaturę ciała, to ja jej tłumaczę, słuchaj, dzisiaj pracujemy w taki sposób, będziesz robił, nie mówię tam szczegółowo i anatomicznie, bo on i tak nie jest mu to potrzebny, nie zrozumie, tylko że dzisiaj przerobię to z tobą, żeby obudzić świadomość na przykład w barkach, jak mają się ustawiać i poruszać, tak? Bo cały dzień siedzisz przed biurkiem zaokrąglony i trzeba troszkę to zmienić. I potem taką odpowiedź, jaką dostaję na przykład od takich osób biurowych, to wiesz, one nie mówią, że to nie było nieatrakcyjne, czy to było nudne, bo jeżeli ja mówię o tym z przekonaniem, to on to akceptuje, to on się zgadza z tym, że dobra, to ty tak zaordynowałeś, to ja ci ufam i znaczy, że tak robimy. Drugi aspekt jest taki, że tam czasem no, jakby nie chcę, żeby te treningi się powtarzały, żeby były atrakcyjne, ale no, one są oparte o jakiś schemat i muszą mieć pewną powtarzalność, żeby tam się dało cokolwiek na dłuższą metę zbudować. Nie? I dla mnie taką nagrodą czy odpowiedzią, jakiej się spodziewam, to jest to, że one mówią, że no faktycznie po paru tygodniach już tak w ciągu czuję dnia się łapię, że lepiej jestem spozycjonowany, lepiej chodzę, nie bolą mnie plecy, jak siedzę przy biurku, wiesz, lepiej wyglądam, inaczej oddycham, inaczej się czuję, inaczej mi się myśli. To są jakby korzyści wynikające z takiego prozdrowotnego, medycznego treningu, nie? Znaczy to tak nie do końca się ze mną nie zgodziłeś, bo w sumie właśnie o to mi chodziło, że wielu trenerów się tego boi, w sensie, bo jakby z mojego doświadczenia, tak, no bo z jakiegoś powodu
Znaczy, z drugiej strony to może być z lenistwa, to może nie być dlatego, że ktoś się boi, że się komuś nie spodoba, tylko po prostu tak jest łatwiej. Masz grupę tam powiedzmy tych 15-20 osób, masz zrobić 30 klinedżerków, to tutaj masz tango, rób 30 klinedżerków, masz z bani, tak? Nie musisz się zajmować tymi dwoma, trzema, czterema osobami w grupie, które wymagają dodatkowej uwagi, po prostu idziesz na łatwiznę. Oczywiście takie osoby też są, ale wydaje mi się, że ogólnie jeżeli chodzi o kluby typowo crossfitowe, to jakby ludzie, też może być coś takiego, że ludzie idąc na crossfit spodziewają się jakichś, nie wiem, konkretnych, nie wiem, bodźców i doświadczeń na tych zajęciach, nie? I trenerzy boją się im dać czegoś innego, właśnie cofnąć ich te dwa kroczki w tył, żeby potem mogli wyskoczyć do przodu. Natomiast tak jak ty mówisz, tak jak to ja mówię, jakby ja to potwierdzam, że jakby praktyka pokazuje, że to wcale nie... Znaczy, są pojedyncze jednostki, dla których to jest nieatrakcyjne, bo zdarzały się takie osoby, które kiedyś chodziły na crossfit, powiedzmy, w jakimś afiliowanym boksie, przyszły do labu, no pochodzili ten tydzień czy dwa i po prostu wprost powiedzieli, nie no, ogólnie to fajnie, fajnie, super, ale no jednak bardziej mi się podobało, wiesz, no to mi się wydaje, że takie osoby... Okej, ale to są pojedyncze przypadki, nie? To... No odwołując się do nich, to szczerze powiedziawszy, mi się wydaje, że one się po prostu opieprzały, te osoby, o których mówisz. Bo na wejściu zlekceważyły te zajęcia, że kurczę, to jest ponad, czy poniżej moich w ogóle możliwości, co tu robić. Żeby się postarał, to wiesz, to on by mógł zrobić sprint na 400 metrów na wiośle albo wcześniej jakąś prostą tabatę gimnastyczną. Jeżeli by to zrobił naprawdę uczciwie, to by było wystarczające. Więc to takie gadanie tych osób... Zgadzam się, bo ja zdaję sobie sprawę, że jestem spaczony dosyć mocno teraz pod tym względem, no bo trenuję cały czas tutaj i jakby przesiąkłem już troszeczkę tą... ideologię. No może nie ideologią, bo ja tutaj ideologii żadnej nie widzę. Może nie ideologią, tylko sobie sposobem, podejściem w ten sposób, to jest lepsze określenie, podejściem do treningu. I dla mnie w tej chwili, na przykład, jeżeli się podciągamy siłowo, to moje podciąganie siłowe, jak ja mam w głowie, w sensie jak ono powinno wyglądać, widzę, że odbiega znacząco od tego, co ja widzę czasami na przykład na Instagramie, jak ludzie wrzucają, że o, dzisiaj tam robiłam podciąganie siłowe. I ja widzę, że to nie są, czy okej, że może nie ma tego keepingu, tego wybicia z biodra gdzieś tam w górę, ale nie ma też na przykład, nie wiem, pozycji hollow, jest bujanie się na dole, tak? Więc właśnie to jest to, co mówisz, że jeżeli ktoś się w 100% nie przyłoży do tego i nie będzie próbował robić tych ćwiczeń tak, jak mu trener próbuje przekazać, to może być relatywnie łatwe. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście się jakby o tym, co też mówiłeś wcześniej, będzie zwracało uwagę na tą prawidłową pozycję, na te napięcia mięśni w trakcie ruchu, na kontrolowaniu tego ruchu, to nagle się okazuje, że prosta pompka albo przysiad może być bardzo dużo trudniejszy, niż by się wydawało, bez dokładania ciężaru. Tak? Tylko zachowując tą prawidłową pozycję. Zazwyczaj wystarczy spowolnić komuś tempo negatywnego powtórzenia, żeby już było to dla niego ciężkie. Tak? Taki na przykład przysiadu, który pod specyficzne przygotowanie sportowe mógłby być zaaplikowany. No to on powinien być wykonywany w tempie na przykład dla sprinterów, nie? Sprinterzy, ci co biegają tam, tylko tym się zajmują, to dla nich przysiad powinien być w tempie na przykład 6-0-1-0, czyli 6 sekund schodzą w dół. Dlatego, że proporcja takich ruchów ekscentrycznych i koncentrycznych jest właśnie 6-1 w czasie, kiedy oni biegną. Czyli ich przygotowanie powinno być specyficzne pod ten sprint. No ale odnosząc to do osób, o których rozmawialiśmy, no to często tylko spowolnienie, powiedzieć komuś, osobie początkującej nie mówisz, że słuchaj, tu to na 6 sekund, tutaj sekundę czekasz, 2 sekundy wstajesz, to nie ma sensu, bo ona się pogubi już przy tej pierwszej szóstce. Po prostu mówisz, słuchaj, spróbuj zrobić to wolniej, nie? Bardziej się napiąć i wtedy zrobić 3 pompki zamiast, wiesz, 10 takich w połowie zakresu i tylko zejdzie troszkę, już wstaje z powrotem do góry, nie? Nie, myślałem, że to się jeszcze będziesz mówił. Nie, to już kropkę postawię. No dobrze, to była kropka. W takim razie ja zadam jeszcze jedno pytanie z Instagrama. Już było, kim jesteś i z tego się bardzo długa i ciekawa rozmowa wiązała. Jezus. Dobrze, to wiesz co, ja tutaj coś mi się wyteges, to może przejdźmy teraz do supli, bo mnie naprawdę strasznie mnie zainteresowała zawartość twojego plecaka. Powiedziałeś mi, że masz w obiegu, ile? 60?
No, w skali roku, tak? W skali roku. Są takie, nie, że codziennie rano wstajesz i szuflę suplementów łykasz, tak? Mhm. Ale bo ja osobiście jestem osobą, która suplementów raczej nie bierze, raz na jakiś czas z jakimś eksperymentuje i jak do tej pory za każdym razem wychodzi mi, że jakby moje subiektywne odczucia, bo też do tej pory nie robiłem tego w taki sposób, żeby, nie wiem, zrobić sobie badania krwi przed, po, sprawdzić to rzeczywiście, tylko to są tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia, nie odczułem jakichś znaczących różnic. Nawet takie rzeczy jak kreatyna, która teoretycznie z tego, co czytałem gdzieś tam, jest takim najbardziej sprawdzonym suplementem, na zasadzie, że jak bierzesz kreatynę, to ona ma, na jednego będzie działała bardziej, na drugiego mniej, ale będzie odczuwalne i będzie widoczny efekt. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś źle tą kreatynę, nie wiem, przyjmowałem, czy co, nie wiem, nie odczuwałem tego jakoś nigdy za specjalnie. Co ty tam masz za magiczne w takim razie? Bo może ja coś, może brałem nie to, co trzeba. Nie, no, być może, nie wiem, jaka to była ta frakcja tej kreatyny, tak? Czy tam związek chemiczny. Monohydrant. Monohydrant. No to taka Siwczan. Podstawowa, no, najlepiej chyba przebadana, najbezpieczniejsza. No może brać za mało albo o złej porze, albo zbyt krótko, żeby jakiś efekt zobaczyć, nie? No ja uważam, że są suplementy, których się nie odstawia w skali okresu przygotowawczego. No i kreatyna jest jednym z takich suplementów do stałego stosowania, tak? No ale wracając do tej baterii suplementów tam w plecaku, no to niektóre są takie, znaczy, wygląda, jakbyś był chory na grypę trochę, wiesz? Nie, znaczy, no strasznie, że chory jesteś. Trochę jestem, ale okay. To nie na to. No niektóre suplementy bierze się 4 tygodnie, 6 tygodni i potem się je odstawia, już nie bierze się je w danym okresie czasu. A nie? Czy masz coś takiego, co bierzesz cały czas? Przez cały rok? No nie, nie. Nie, okej. Okay. Ale to od czego w takim razie zależy? To są jakieś... A czy, bo ja też nie wiem, jak ty trenujesz sam, bo trenujesz ludzi w jakiś tam określony sposób. Natomiast nie wiem, jak trenujesz sam. Czy ty masz właśnie podział w roku na cykle siłowe, nie wiem, masa, redukcja, siła, pierdolnięcie? No, nie w tym sensie, ale teraz jakby pod względem moich treningów to jestem na takim etapie adaptacji anatomicznej znowu, tak? Bo co to jest adaptacja? No, że przygotowuję swoje ciało, swoje zakresy ruchomości od nowa, no bo za dużo słabych ogniw mi powychodziło w międzyczasie, tak? Czyli, że przysiadł za wysoko, w sensie nie był tak nisko, jakbym potrzebował. Tam prowadzenie sztangi przy dwuboju też tam mi nie pasowało. Nie wiem, miałem takich dużo weak pointów przy siłowych ćwiczeniach gimnastycznych, które trzeba było też poprawić. No i ja musiałem zrobić ten krok do tyłu teraz, by rozplanować to od początku. No i to jest taki okres budowania siły w tych obszarach, w których byłem bardzo słaby, tak? Czyli zrezygnowałem z innych tam, no bo nie da się robić wszystkiego na raz, nie? To osoba, która jest inteligentna, powinna się z tym pogodzić, że no nie da się, nie wiem, no jednocześnie budować siły relatywnej, jeszcze kondycji i jeszcze imitować trening. Matt Fraser powiedzą ci, że się i jeszcze trening wysokogórski, ale oni trenują, nie wiem, cały dzień, tak? Czy tylko tym się zajmują. Więc na ich etapie czy poziomie, no to możesz mieszać sprzeczne bodźce treningowe, bo on robi kilka sesji treningowych dziennie. Ale ja nie mam takiego komfortu, bo nie jestem zawodnikiem. Czasem ja mam, wiesz, 40 minut albo godzinę na trening, nie? Na swój. Albo czasem i tak wypada, bo ktoś przyjechał na konsultację, a się nie zapowiedział i zazwyczaj poświęcasz czas tej osobie kosztem tego, że nie zrobiłeś treningu, nie? A słyszałeś o czymś takim jak Sandoz? No, słyszałem, ale nie korzystałem z tego, nie potrafię się odnieść, bo nie korzystałem. No właśnie, możliwe, że ja niedługo, znaczy niedługo jak niedługo, będę miał możliwość się do tego odnieść, bo jestem w trakcie, znaczy nie wiem, czy to dojdzie do skutku, natomiast jestem w trakcie rozmów z tą firmą, bo zgłosili się do mnie, czy bym nie chciał spróbować i w ogóle powiedzieć czegoś na temat tych suplementów, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli w ogóle cokolwiek mam w jakiś sposób, nie wiem,
reklamować i mówić, że jest fajne, może nie reklamować, w ogóle mówić o czymś i chwalić to w jakiśkolwiek sposób, no to chciałbym być jednak przekonany o tym, że no nie wpieprzam kogoś na minę, tak? Mhm. Więc chcę do tego podejść w taki sposób, że chcę, bo to będzie wyglądało tak, że dostanę to na miesiąc, w sensie te dopasowane do siebie, w ogóle o co chodzi, co to jest Sandoz? Sandoz to jest taka firma, która, tak jak ty masz powiedzmy te 40 czy 60 czy 1000 suplementów swoich, które sam sobie dobrałeś, takie jakie uważasz, że są ci potrzebne, ja się na tym nie znam, więc ja bym sobie sam za Chiny Ludowe nie dobrał czegoś takiego, to ta firma robi coś takiego, że wypełnia się ankietę na ich stronie i można, nie trzeba, ale się zaleca, żeby zrobić sobie też badania krwi, określone rzeczy sprawdzić i oni na tej podstawie tej ankiety i tych badań krwi dobierają suplementy, jakby robią de facto, jakby na zamówienie taki suplement pod konkretną osobę. To chyba jest saszetka z jakimś prochem, który się tam rozrabia i pije, tak mi się wydaje. Czyli, że w teorii, w założeniu dostaje się dokładnie to, czego brakuje w naszym organizmie albo czego tam dokładnie potrzebujemy. I właśnie chcę to zrobić w taki sposób, żeby zrobić badania krwi przed, ale też badania krwi po tym miesiącu, żeby zobaczyć, czy będzie... Czy dało to jakiś efekt. Bo ja, tak jak mówię, ja jestem taką osobą, która naprawdę próbowała, co ja ostatnio testowałem, soplówkę jeżowatą, taki no, grzyb. Lion's Mane. Tak, no. dokładnie. Testowałem nic. Znaczy miałem przez chwilę, bo teoretycznie ta soplówka jeżowata, to jest taki grzyb, ona powinna pomagać w funkcjach kognitywnych, wspomagać pracę mózgu, pamięć. Krótkotrwało też może tak. Refleks zwiększyć, jak tak. Weźmiesz powyżej grama, to... I miałem moment, i brałem dokładnie tyle, ile tam było zalecane, kupiłem, bo w ogóle znowu mówię o Joe Roganie, przepraszam, u Joe Rogana właśnie słyszałem o tym w podcaście, więc nawet udało mi się znaleźć tej firmy, o której on mówił, że też u nas jest w Stanach, jest też u nas, więc teoretycznie dobrą, w sensie nie jakąś ściemnioną, okej. I był taki moment, w którym mi się wydawało, że coś mi to daje, natomiast potem stwierdziłem, że chyba sobie sam troszeczkę dopowiedziałem coś na zasadzie efektu placebo, bo też było powiedziane, że jakby efekty w przypadku tego suplementu bardzo szybko odczuwa, w sensie, że to nie jest coś, że trzeba brać 3 miesiące, żeby odczuć efekt, tylko że dosyć szybko. 2 tygodnie gdzieś. No. Tak, ja to brałem mniej więcej, no, dopóki mi się to opakowanie skończyło, miesiąc albo półtora, jakoś tak, ponad miesiąc. Tak jak mówiłem, no te kreatyny, no próbowałem różnych rzeczy i ja nigdy, jeżeli chodzi o moje subiektywne odczucia, nie byłem w stanie stwierdzić jednoznacznie, że hej, pomogło mi albo nie pomogło. Mhm. Dlatego też podejrzewam, że w tym przypadku tego suplementu Sandoz też bym nie był w stanie stwierdzić możliwe sam. Nie wiem, może bym mógł, może nie, natomiast wolę się na ten przypadek ubezpieczyć może. Mhm. I że nawet jeżeli czegoś nie odczuję, ale w badaniach krwi wyjdzie, że brakowało mi czegoś, a teraz mi nie brakuje, no to będzie... Bo ja osobiście jestem dosyć sceptyczny ogólnie do suplementów. Nie mówię, że one nie działają i że wszystkie nie działają, natomiast no, na podstawie swoich własnych, dosyć ograniczonych oczywiście doświadczeń, jakoś nie jestem szczególnie przekonany do tego, że muszę jakieś suplementy brać. A co ty masz w tym plecaku? Czy masz jakieś kilka? Bo jestem strasznie ciekaw. Co mam soplówkę tam na tak? przykład. No ale ja jakby dodaję substancje synergistycznie, które działają z nim. Mm-hmm. Czyli tam jeszcze są dwa grzyby. No i taka grzybowa kawa właśnie ma mi zapewnić. A to tak dosłownie kawa? W sensie zaparzasz to jakoś? No ty mi zrobiłeś, a tak? A jakbym się chciał uprzeć na jakieś tam metody zaparzania, no to bym otworzył te kapsułki i to zblendował, żeby to, wiesz, tam miało odpowiednią kremową konsystencję. Mhm. Natomiast no, zależy, czego ty oczekujesz od suplementu, zależy, czy masz dopięte takie podstawy, bo teraz dla mnie podstawą do wrzucania suplementów jest w miarę utrzymana dieta w takim sensie, że kontrolujesz poziom cukru, że on jest w normie, że nie ma skoków cukru i no to masz odpowiedź, dlaczego być może te suplementy nie sprawdziły się u ciebie, ale nie? To chodzi, że cukier w jakiś sposób rozregulowuje organizm tak, że... No jeżeli masz zbyt częste, zbyt duże wahania cukru, no to będzie to rzutowało na całą gospodarkę hormonalną i tym samym na twoje samopoczucie, czy na to, jak mózg funkcjonuje, czyli... Jeżeli ty permanentnie jesteś w takiej, wiesz, mgle mgłowej, czy tam masz problem ze skoncentrowaniem się, bo... Ja wiecznie o czymś zapominam, no, gubię, zostawię, muszę się wracać 7 razy. Cały...
Zawsze. No to jest domeną wielu osób, że, że mnóstwo rzeczy, mnóstwo osób w ciągu dnia cię rozprasza, walczy o twoją uwagę. Ty nawet, wiesz, godziny dziennie nie poświęcisz na uwagi, na skupienie się na samym sobie i oczekujesz, że jakiś suplement załatwi sprawę za ciebie. Więc podstawą do wdrożenia jakiejkolwiek suplementacji u kogokolwiek będzie wyregulowanie sobie tego poziomu cukru, zbudowanie jakiejś wrażliwości na insulinę. Czyli no, trzeba zacząć trenować, żeby te suplementy wrzucić, bo potraktujmy to w kategorii nagrody po prostu, tak? Że to jest nagroda dla osób, które robią minimum te cztery treningi w tygodniu, żeby im było się łatwiej regenerować, łatwiej zebrać na trening w następnym tygodniu. Druga rzecz to jest poziom nawodnienia, więc jeżeli nie pijesz wystarczająco dużo wody, nie wiem, odnośnik możesz sobie zrobić 30 ml na kilogram masy ciała na dzień, że powinieneś wypić, nie licząc tego, co wypijesz na treningu, czy tam podczas jakiejś aktywności fizycznej. Czy to jest druga rzecz, którą powinieneś spełnić? Kontrola poziomu cukru, kontrola nawodnienia, poziom elektrolitów, to jest trzecia rzecz. Dopiero jak te trzy spełnisz, no czwarta, aktywność fizyczna, tak? Czyli masz cztery, to dopiero bym się brał za jakieś suplementy, nie? A nie rozpoczynał swoją przygodę od dobra, to kupię to, bo ktoś tam polecił, kupię to, tak bo... przeważnie z tymi suplementami białkowymi tak jest. Że no, dopiero zaczyna się ćwiczyć, w sensie idzie się pierwszy raz na siłownię, ale już jest torba białka. No tak, no to niestety, nie, znaczy, no to marketing tych firm działa dobrze, tak? Że jakoś to tam, jeżeli w pierwszej kolejności myślę o tym, że kurczę, muszę białko kupić, a jeszcze nic innego nie zostało spełnione, no to ta firma działa skutecznie, tak? Ale czy to jest dobre dla mnie? No, białka dostarczam w postaci odżywki, jak brakuje mi jego źródeł w diecie, tak? Bo nie wiem, nie wyrabiam się, żeby mieć dwa tam posiłki ze źródłem białka w diecie w ciągu dnia, więc korzystam z odżywki białkowej, bo jest szybciej. Ale żeby od tego wychodzić, wiesz, że ja robię listę, zanim cokolwiek jeszcze podejmę, no to nie tędy droga, nie? Znaczy nie ta kolejność po prostu. Ja kilka razy z takimi sytuacjami się spotykałem nawet w pracy, że widzę, że osoba jakaś ode mnie z pracy nagle zaczyna chodzić po biurze z blenderem i tam, wiesz, i tak... Co jakoś tam, wiesz, co się zmieniło? A wiesz, bo zacząłem tam od tygodnia chodzę na siłownię, to wiesz, to już biorę na masę jakieś tam gainer. Nie taka, okej, okay, no dobra, okej. Okay. No, no. Tak jest też z cheat mealami u ludzi, nie? Że tydzień potrenują i już przecież trzeba się nagrodzić, w weekend za to, że tak ciężko przepracował ktoś tydzień. Ja się śmieję, ktoś mówi, że no, że trzy treningi zrobiłem w tygodniu, nie? Mówię, no dobra, no ale to cztery dni odpoczywałeś w takim razie. No to co no to ty, cztery dni nie robiłeś. Co tak? Ty chcesz nagradzać? To właściwie jednym ukarać takim posiłkiem już przewyższasz poziom kalorii, które zużyłeś na tamtych trzech treningach, nie? No to właśnie ostatnio z Grześkiem Lichwą o tym mówiłem, że to, że właśnie tak jak powiedziałeś, trzy razy w tygodniu pójdzie się na trening, no to fajnie, lepsze to niż nic, ale z drugiej strony tysiąc lat temu, kiedy jeszcze nikt nie myślał o chodzeniu na trening, bo nie było w ogóle czegoś takiego pojęcia, to się codziennie, niezależnie od tego, jaki to był dzień tygodnia, wielu ludzi pewnie nawet nie wiedziało, że jest coś takiego jak dzień tygodnia, się pracowało, się było w lesie, nosiło się, nie wiem, jakiś chrust, polowało się na coś tam, budowało się cokolwiek. Cały dzień się człowiek ruszał, czyli miał aktywność fizyczną praktycznie przez cały czas. A w tej chwili no tej aktywności fizycznej jest tyle, że trzeba dojść z domu na przystanek, z przystanku do pracy i tyle. Tak na dobrą sprawę. To jest cała aktywność. To i tak jest dużo. Niektórzy zjeżdżają windą na podziemny parking do samochodu i w drugim podziemnym podjeżdżają i windą do góry. Dokładnie, nie? Więc nawet jeżeli ktoś... Ja troszeczkę inaczej, bo ja jeżdżę rowerem, nawet jeszcze teraz te mrozy są, ale śnieg nie pada, więc jeszcze dalej jeżdżę rowerem, więc tego ruchu mam trochę więcej, bo dojeżdżam do pracy i w ogóle się poruszam po mieście na rowerze, ale
jak już dojadę do tej pracy, no to też siedzę przecież 8 czy 8,5 godziny prawie cały czas, tyle co tam czasem wstanę do kuchni czy coś, bo tak to siedzę i te cholerne tabelki w Excelu muszę wypełniać, nie? Więc no. Później pojechać na trening i co, łudzić się, że ja te 8,5 godziny nadrobię godzinnym treningiem, no trochę tak, oczywiście, no, szczególnie, że ten trening jest wtedy dużo intensywniejszy niż na przykład jakbym, nie wiem, przez 8 godzin chrust zbierał, to podejrzewam, że nie jest aż taka intensywność, tak? Ale to trochę tak jest, że próbujemy tym pół godziny, godzinę czy nawet półtorej wieczorem nadrobić cały dzień nic nie robienia. A jak jeszcze robimy to 2 albo 3 razy w tygodniu zamiast 5 czy 6, no to nie ma takiego efektu, jaki mogłoby się wydawać ludziom. No tak jest, no nie wiem, mógłbyś spróbować rano trenować, jeśli to jest wykonalne dla ciebie, bo no to widzisz, nie, no to, nie, no to nie, ważne, żebyś utrzymał to trenowanie o stałych porach na przykład, nie? Bo, no bo po prostu... A co, z jakiegoś powodu lepsze jest trenowanie rano? Nie, no, znaczy zależy w jakim charakterze. No, uważam, że no, trzeba mieć pewną wiedzę na temat rytmów okołodobowych, które jakby kierują ludzkim organizmem, tak? I znajomość takich rytmów może nas uchronić i przed wieloma chorobami, i przed wieloma kontuzjami. No i warto pewne rzeczy robić o stałych porach w ciągu dnia, no bo masz lepszą kontrolę nad szczegółami, tak? Czyli jeżeli jesz w podobnych godzinach i nagle coś zmieniłeś i poczułeś się gorzej, to zawęża ci się krąg poszukiwań, że o, to chyba dlatego, że tam zjadłem coś nietypowego albo no wiesz o co chodzi, tak? No to tak samo z tym trenowaniem, że jeżeli trenowałem zawsze o tam po południu, swoją drogą u większości ludzi jest tak, że największą tolerancję na ból związany z wysiłkiem mają między 16 a 18, czyli no nie wiem czemu tak jest, no ale tak to się podaje. Ja często o takich rzeczach myślę z punktu widzenia ewolucji, no bo to się skąd wzięło, no nie z tego, że teraz coś, tylko kiedyś coś musiało, że bo w sumie w klimacie okołorównikowym koło 18 się robi ciemno, że to tak jakby przed zmrokiem mamy, 2 godziny przed zmrokiem mamy największy power, ale to, żeby uciekać przed drapieżnikami czy polować, nie? Nie żyłem w tamtych czasach, żeby się odnieść, no to też takie według mnie nadużycie często, że się odwołujemy do prehistorycznych jakichś tam czasów, a skąd my wiemy, jak tam było wtedy? No może to jest nieprawda całkowicie, to też, nie? Tak, to jest prawda. To jest prawda, że to może być nieprawda. No, natomiast no wracając do tej 16 i 18, no dużo tam doniesień jest takich, że nawet na podstawie badań obserwacyjnych, nie? Ktoś po prostu czuje się najsilniejszy o tej godzinie, albo nie wiem, najbardziej pewny siebie w takim podejściu treningowym, no to niech się trzyma tego, niech trenuje stale o tych porach i przynajmniej będzie miał większą kontrolę nad tym, co robi, nie? I zawęży mu to krąg poszukiwań, kiedy go zacznie coś boleć, nie? Że czy to wynika z tego, że coś zrobił w ciągu dnia, czy na tym konkretnym treningu może przedobrzył i wiesz, i mi to ułatwia pracę i takiej osobie, nie? Jak przynajmniej jakąś ma kontrolę nad tym, co robi oprócz swojej pracy, tak? Że mniej więcej tam wie, o której posiłki ma, jakie, o której trenuje, no to gdzieś tam jest mi łatwiej się odnaleźć w tym potem. Natomiast jak jest taki chaos, że wiesz, ktoś raz tu pójdę, raz na rano, potem nadrabiam drugiego dnia na popołudnie, no to też... Albo że 2 dni nie poszedł na trening, bo miał coś w robocie, to 3. dnia przyszedł i zrobił 2 treningi, żeby nadrobić. No na przykład. No, ale ogólnie ludzie są... bardzo łatwo, znaczy, no wiadomo, że każdy ma troszeczkę inaczej, ale ogólnie bardzo łatwo w takie przyzwyczajenia wpadamy. Ja wiem po sobie, kiedyś paliłem papierosy, jak rzuciłem palenie i tak ogólnie to mi się nie chciało palić. Już tam powiedzmy po roku czy coś, to już tak było, że już mi się nie chciało palić, ale były takie momenty, w których po prostu tak czułem, że czegoś mi brakuje. To przeważnie było, jak stałem na przystanku autobusowym. No w sumie to był taki moment, że jak stanie na przystanku autobusowym powodowało we mnie straszną ochotę zapalenia papierosa, bo przez ileś tam lat za każdym razem, jak stałem na przystanku, to paliłem papierosa, bo czekałem na autobus, no, dla zabicia czasu, cokolwiek, tak? Więc we wszystkim takie przyzwyczajenia można sobie wyrobić. I ja na przykład wiem też po sobie, chociażby jeżeli chodzi o trenowanie, ja nie jestem w stanie trenować rano. Znaczy jeszcze tam powiedzmy na 10, na 11, tak jak w weekend czasami coś, to okej, to jeszcze spoko, ale
jak widzę, jak niektórzy, nie wiem, na 6:30, zależy jak tam w klubie jakimś jest ta pierwsza klasa, w życiu po prostu nie ma takiej możliwości. Albo jak czasami, nie wiem, właśnie muszę dłużej w pracy zostać i przyjdę później nawet, bo trenuję przeważnie o 18:00, mhm. Ale nawet jak mam o te 19:30, czy nie daj Boże jakieś 21:00, To już za późno, to już po prostu, ja już mam głowę w ogóle gdzie indziej, już w ogóle nie działa to tak, jak powinno. Mhm. No. Jak się okazało, przez zupełny przypadek, zadałem ci jedno z pytań, które było zadane na Instagramie, mianowicie jakie są najpopularniejsze kontuzje wśród amatorów, crossfitterów, to więc już o tym... To już chyba tak, to już odpowiedzieliśmy na to. I to Wojtek07 zadał takie pytanie. To jakiś agent. Jakiś agent Wojtek07. Jest też pytanie o podcast Zawodowcy. Jakich ty słuchasz podcastów? Słuchasz w ogóle podcastów? Znaczy, kilku słucham, też głównie zagranicznych, mhm. takich mało znanych. Nawet ci nie powtórzę. Ja po prostu, ja nie szukam podcastu, tylko szukam tematu. Określonej osoby, okay. bądź tematu, mhm. tak? I tego jest tak dużo, że wiesz, wpisujesz sobie dane nazwisko, podcast do no tego tak. i wyskakuje ci 7 różnych. Tak, bo był w 7 różnych. Więc też nie mam na to czasu za wiele, mhm. nie? Bo jak lubię podróżować samochodem, bo wtedy faktycznie jest na to czas. Ale ja mhm. na przykład mam przygotowanych dużo nagrań na pendrive'ie. Mhm. To nie są podcasty, to są czasem na przykład zapisy głosowe ze szkolenia, na którym ja mhm. byłem i chcę sobie coś odświeżyć, więc wtedy tego słucham. Mhm. Ale tak podcastów, no słucham to tam, jak mi się spodoba, czy zobaczę, co tam twój konkurent wrzucił, to słucham. Czy jak tutaj był mój Michał... Mów Cyprian. To Michał prawda. Dwornik, jak był, to też słuchałem mhm. tutaj podcastu. Nie? Ale raczej interesujesz się tematami konkretnymi czy osobami, a nie masz jakichś ulubionych... Tak, bo czasem spodziewasz się po kimś wiele, że przychodzi ktoś znany, a w sumie jest 2 godziny mówienia o niczym, nie? A to są tak jak my dzisiaj. Nie, no nie gadaj, przestań. Co ty mówisz w ogóle? Mam jakiś... jakiś... Ktoś mówi, jak się masz, stary, pozdrawiam. Pozdrawiam również. Jago. Niestety nie ma imienia na Instagrama. Mam się dobrze. A, to wiem, kto to dał. Tak, no. Taki ziomeczek pozdrawia cię w takim razie. Jest tutaj takie jedno pytanie, na które chyba ja potrafię odpowiedzieć nawet. Ania Elsner, jest imię i nazwisko. Ania Elsner pyta, zerwany ACL, operacja jest konieczna, czy fizjoterapia wystarczy, żeby wrócić do sportu? No jak jest zerwany, no to raczej bez operacji się nie obejdzie wtedy. Jeżeli chce wrócić do sportu, to nie obejdzie się. A jest możliwe zerwać sobie ACL, nie robić operacji i wrócić do jako takiej sprawności? Ja nie mówię o bieganiu, skakaniu, nie wiadomo czym, tylko takiej codziennej, wiesz, że da się chodzić. I... No myślę, że tak, że dużo lekarzy taką decyzję podejmuje razem z pacjentami, tak? Jeżeli to właśnie nie będą, wiesz, mhm. aktywności fizycznej podejmować, no to do zwykłego chodzenia do pracy to powinno być okej tam, nie? Natomiast, jak jest zerwane więzadło, nie miałem, mam nadzieję, że nigdy nie będę miał, więc nie wiem. To znaczy, no oprócz tego, że jak jest na świeżo, to wiadomo, że boli, że może boleć, tak? No ale powiedzmy, że ktoś sobie nie robił tej operacji, mm-hmm. ileś tam już czasu minęło, miał nawet tam jakąś rehabilitację, ale operacji nie było, to w jaki sposób ograniczona jest funkcja wtedy jakby nogi? W sensie ona nie ma zakresu ruchu, czy nie utrzymuje ciężaru? Jak to się znaczy, to zależy, w jakim mm-hmm. wzorcu jest pacjent. No, albo okay. będzie, jeżeli mówimy już o tym ACL-u, no to albo będzie mu brakowało tam przeprostu w kolanie, mm-hmm. albo zgięcia, tak? Mm-hmm. No i to często, wiesz, zaburza całą funkcję chodu i ktoś na to nie zwraca uwagę i przychodzi do gabinetu i przychodzi, bo go bolą plecy, nie? Mm-hmm. No i ty zbierasz wywiad i robisz badanie i mówisz, a no tak, no zerwany ACL był tam 6 lat temu, nie było operacji, nie? No, czyli ten wzorzec przez tyle lat tak uległ zmianie w takim niedobrym kierunku, że do pewnego momentu ciało sobie z tym radziło, no ale przeniosło to obciążenia segment wyżej i zaczęły boleć plecy, nie? Mhm. Da się to gdzieś tam odbudować, ja przynajmniej tak uważam. Na studiach nie byłem tak uczony, nie? Że mhm. byłem uczony, że ćwiczenia nie mają sensu przy urazie więzadłowym. No jest taki system, który mówi, że jakby system więzadłowy, system powięziowy i mięśniowo-szkieletowy, no to musi być taki trójkąt współdziałania między nimi, więc jeżeli w mojej interpretacji jeden nawalił,
no to trzeba nadbudować trochę, a i nie decydujemy się na jego odbudowę, czy nie ma takiej na razie możliwości, bo trzeba zaczekać na operację, no to trzeba te dwa filary wcześniejsze jakoś wspomagać, nie? Więc ja uważam, że trzeba takie osoby trenować nawet rekreacyjnie i takie osoby, nawet moja pacjentka dzisiaj miała operowanego, nie? Bo tam pisała, że jak się czuje i że chwalona była, że w miarę dobrze była przygotowana do tej operacji, bo widać było, że ćwiczona była, nie? Czyli żeby to więzadło było ćwiczone jeszcze przed samą operacją, to, tak? To nie więzadło, to okay, ogólnie no, funkcja stawu kolanowego i jakaś tam stabilizacja. Natomiast jak tego więzadła nie ma, no to będzie uciekało to kolano, w sensie czucie, no bo więzadło ma określone tam pora receptorowe i szczytuje pewne informacje, więc ja nie patrząc na to kolano, wiem, gdzie ono się znajduje w tym momencie. Natomiast popatrz na taką osobę, idzie zima, ona jest ubrana jeszcze, wiesz, w kurtkę i w płaszcze, w spodnie. Jest śnieg spadł, pod śniegiem lód, nie przewidzi do końca, co się dzieje, jeszcze ucieka i to kolano, więc to może być dodatkowy czynnik ryzyka, że jeszcze coś znowu sobie zrobi, nie? No więc to ja nie podejmuję takiej decyzji, czy operować, czy rekonstruować, no, ale wracając do pytania tej Ani, tak? No to jeżeli chce kontynuować sport, no to raczej rekonstrukcja jest wskazana. No i też chyba nie ma się tego co bać. No, generalnie od 6 do 8 miesięcy bez powikłań to jest okres, kiedy się wraca właściwie z nadbudowaną formą, tak? No bo nie mogę doprowadzać pacjenta do stanu sprzed operacji, to nie może być mój cel, bo ten stan sprzed operacji, sprzed urazu nie był wystarczający, żeby przed tym urazem uchronić, więc ja muszę go nadbudować trochę bardziej sprawniejszą osobą uczynić, nie? I taki mój argument w stronę osób, które mówią, że bez sensu są ćwiczenia, skoro siła może sprawić, że zerwie się więzadło, no to nie powinniśmy trenować siłowo, żeby temu zapobiec jakoś? Ja uważam, właśnie, że powinniśmy. Bo to jest chyba tego rodzaju kontuzja jest, wydaje mi się, najczęstsza wśród piłkarzy chyba, jeżeli mówimy o sportowcach, u ludzi uprawiających sport. Nawet mój kumpel, kiedyś on prawda nie był piłkarzem zawodowym, po prostu akurat grał w piłkę, znaczy grał sporo w piłkę czysto rekreacyjnie i właśnie nie było mi przy tym, ale opowiadał mi, że grał w piłkę i chciał się obrócić. I on jakby się obrócił, ale noga została w miejscu. I było go... I sprawny chłopak, w sensie no, to nie było tak, że on pierwszy raz grał w piłkę od 10 lat, tak? Że to jakby to było na bieżąco, że czego, no i też piłkarzom zawodowym się zdarza zerwać więzadło, czego brakuje wtedy, w sensie co za ćwiczenia trzeba wykonywać, żeby się przed tym, to jest też jakaś dysproporcja mięśniowa? To jest brak kontroli motorycznej dla mnie. I takie na siłę działanie w schematach, że jak robisz wykrok, to żeby czasem kolano linii palców nie przekraczało. To są bezsensowne zakazy, których ani zawodnikom, ani pacjentom się nie powinno dawać. Bo jak ja mówię komuś, że no to dobra, boli kolano, to proszę tak chodzić, żeby czasem kolano linii palców stopy nie przekroczyło. No i ta osoba, no dobra, no będzie się stosowało, natomiast wiesz, skrajny przypadek, że matka z dzieckiem będzie szła i to dziecko zacznie uciekać, to ona w 3 sekundy złamie te wszystkie zakazy, które ja jej powiedziałem, że nie może robić, no bo narażone jest życie dziecka i trzeba je ratować i teraz ona, wiesz, jak ona się obróci, żeby je złapać, to kolano nie zostanie nad stopą. I teraz układ nerwowy nigdy nie był w takiej sytuacji, nie wie jak to zinterpretować, nie wie jak włączyć aktywność danych mięśni, no i zazwyczaj wtedy dochodzi do urazu więzadłowego. Więc ja uważam, że i powinniśmy się poruszać i ćwiczyć nawet rekreacyjnie w pełnych zakresach ruchu i w różnych położeniach tego stawu, żeby nauczyć właśnie układ nerwowy, który tym wszystkim steruje, że to jest pozycja, w której byłeś, spokojnie, nic tu się złego nie wydarzy, nie? No tak, tylko też trzeba pamiętać, żeby to był pełny zakres, znaczy, bo pełny zakres ruchu u różnych osób też różnie wygląda. W sensie na przykład Łukasz Raczak, jeżeli ktoś kojarzy takiego pana, trenującego w CrossFit 99, ja pamiętam, bo kiedyś, no, znam go, bo kiedyś trenowaliśmy razem w Werce, to ja pamiętam, że jego przysiad, i to taki, nie to, że on
na siłę próbuje jak największy zakres ruchu mieć, tak? Że to jest jakiś. On po prostu ma taki przysiad, że on dosłownie jajcami szoruje po ziemi, bo tak ma. I to jest dla niego pełen zakres ruchu i on robi nawet bardzo ciężkie przysiady w tym zakresie, bo on jest dla niego naturalny i to nie jest dla niego nic dziwnego. Gdybym ja próbował w takim pełnym zakresie ruchu robić przysiady, to prawdopodobnie bym albo zniósł jajko, albo sobie coś bym zerwał. Tyle tylko, że też jestem ciekaw, czy, bo w sumie nigdy jakoś, nie wiem, nie pracowałem nad tym długo i namiętnie. W sensie ja mam, to też nie jest tak, że ja nie mam zakresów ruchu, no ja po prostu nie mam takich jak on, naturalnie. Czy jest się w stanie dojść do takich zakresów zawsze i czy warto próbować? No, czy jest się w stanie dojść, to pewnie się jest, tylko czy jest no, warto próbować? Jeżeli nie przekraczam bariery anatomicznej, czyli już takiej ostatecznej dla danego stawu, no to zawsze mam barierę fizjologiczną danego ruchu w stawie, którą, do której dążę, tak? I często albo nierównowaga między poszczególnymi grupami, albo brak siły jest przyczyną dlatego, dlaczego ktoś ma ograniczony zakres ruchu, albo nie ma tej mobilności właściwej. I to jest duży, znaczy duży procent przypadków, nie? Że ktoś nie przysiada w pełni, bo ma za słabe zginacze bioder, nie? I one nie potrafią go utrzymać stabilnie w tej pozycji, więc on się zatrzyma troszkę wyżej, tam gdzie się jeszcze czuje bezpiecznie. To się da oszukać, to się da wypracować, wytrenować, wyuczyć i no, to jest lenistwo niektórych osób, że a tu się czuję bezpiecznie, to tylko do tej, do tego zakresu będę schodził. No chyba, że to faktycznie, wiesz, prowokuje ból, czy jakiś niepokój budzi, bo tak czasem też jest, że ktoś nie robi, bo nie zrobię, bo się boję, że jak pójdę dalej, to już coś się stanie. No to nie rób tego. No ale może za mało ruchów w innych płaszczyznach wykonywałeś, może ćwiczenie było źle dobrane dla ciebie, może obciążenie było źle dobrane, albo nie umiałeś się przygotować, nie byłeś dobrze rozgrzany, nie wiesz jak się rozgrzewać, zaniedbujesz tą rozgrzewkę, sprowadzając ją tylko do tego, że dobra, trzeba pokręcić chwilę na bajku i tyle, nie? I można trenować. No. A zdarza ci się pracować z osobami, które mają w drugą stronę, które mają hipermobilność, które jak już jak robią przysiad, to nie są w stanie jakby zrobić go w kontrolę, tylko to są te osoby, które się jakby zawsze wiesz, spadają w niego i odbijają się w zasadzie. To też są osoby, którym brak specyficznej siły i no ja trzeba wyhamowywać po prostu, spowolnić w takim sensie, że bezpiecznie ich sprowadzać do pewnej pozycji tylko, nie? I budować siłę na przykład, że o tu już jest stop i spróbuj się zatrzymać. Wiesz, dokładam wtedy na przykład, że robię taki loaded stretching, że dokładam mu obciążenia tylko w tym zakresie i pilnuję, żeby izometrycznie tam wytrzymał w tym, nie? Żeby się wzmocnił po prostu w końcowych zakresach i nawet jeżeli on zostanie przy tym nawyku spadania pod sztangą, no to przynajmniej wie, jak to bezpiecznie wyhamować, a nie spada tak bezwładnie, nie? No znaczy, no, ja nie lubię takich pytań, bo to jest takie gadanie w teorii, nie? A czasem czasem takie nadmierne teoretyzowanie zabija intuicję, nie? Że ktoś, o tutaj piszczelowy tylni mięsień wyłączony, to na pewno to jest powód twoich wszystkich problemów. No, czasem może to trzeba to olać i popatrzeć tak całościowo na tą osobę. Stary, dobra, ty jesteś za słaby po prostu, nie? To ćwiczenie jest za trudne, spróbuj tego, dołóż trochę ciężaru i poczuj się pewnie w tym i uwierz, że jesteś w stanie to zrobić i nagle się problem, wiesz, rozwiązuje sam, nie? Ludzie to są nastawieni na to, że precyzyjną diagnozę uzyskają od ciebie, bo to jest potem podłoże do usprawiedliwiania ich lenistwa. Że ja tego nie robię, albo ja tak nie ćwiczę, bo mam tam ten mięsień mam wyłączony, albo tutaj mam coś, kolano mi się nie porusza. Nie? To takie usprawiedliwianie tych osób i ja nie diagnozuję ludzi, uważam. Ja stawiam pewną hipotezę badawczą, która zazwyczaj znajduje swoje potwierdzenie. Natomiast ja nie mówię osobom, które do mnie przychodzą, że słuchaj, będę diagnozował cię, nie? Diagnozę stawia lekarz, a nie trener czy fizjoterapeuta, nie? Mówię, to jest dla mnie robocza hipoteza,
którą potem potwierdzą badaniem czy treningiem, jaki tej osobie zarekomenduje. No i w dużej mierze to znajduję, że ja zgadłem, tak? Czy, mm-hmm. Znaczy, no zgadłem, złe słowo. No po prostu dobrze założyłem, educated że to... Educated guess. Może nie zgadłeś, no, ale... No tak, wiem, o co ci chodzi. Ja natomiast no to jest dawanie ludziom takiej, wiesz, odpowiedzi jasnej, że to na pewno jest to, to zazwyczaj spowoduje u nich, wiesz, takie rozleniwienie, użalanie się nad sobą za bardzo, że mi, no ja mam dużo takich pacjentów, że no nic im nie jest za wiele tam. Ból tak naprawdę to nie jest dobry wyznacznik tego, co się dzieje na poziomie tkanek, nie? Mhm. Czasem on może być przez coś prowokowany, zazwyczaj przez jakieś silne wzburzenie emocjonalne, bo ktoś sobie emocjonalnie z czymś nie radzi i układ somatyczny jest ściśle powiązany z emocjami i gdzieś tam odczuwany jest ból, nie? Ale czasem z taką osobą trzeba pogadać. Ja mam taką zasadę, że i to obserwuję u wielu ludzi w dzisiejszych czasach, że jeżeli problem wypowiedziany przez pacjenta nie został odebrany przez społeczeństwo, to dalej jest nierozwiązanym problemem. Czyli przekładając to na praktykę, często komuś pasuje usłyszeć, że jest taka i taka choroba, bo on może usprawiedliwić potem to, że zaniedbuje obowiązki w domu, że jest dupkiem w pracy, że ma konkretny powód, że ma powód, tak, tak, że on że może, tak, że... bo fizjoterapeuta mu powiedział, że na coś tam choruje, nie? Albo że ma z tym problem i że taki już teraz będzie, bo nie zawsze to jest dobry pomysł, nie? Czyli trzeba czasem porozmawiać z tym pacjentem, postawić się w jego sytuacji, że jest facet, który, wiesz, ma ból kolana, w domu ganiają dzieci, żona i oni wiedzą, że go boli to kolano, no ale przecież oni są ważniejsi, bo tych trzeba zawieźć do szkoły, czy tam, wiesz, że nikt w rodzinie nie przejął się tym problemem, albo chociaż nie pokazał, że kurczę, faktycznie może nie być ci lekko, jak ta cię kolano tak boli już drugi tydzień, to nieciekawie, nie? Może coś z tym zróbmy. I czasem takie odebranie problemu już zabija 50% dolegliwości, nie? I tak czasem mam, że... Zainteresowanie się tym... Tak czasem mam, że ktoś do mnie pisze lub dzwoni, umawia się na wizytę i mówi, że tam coś go boli. A ja akurat mam czas i się już dopytuję, zanim jeszcze się spotkam z tą osobą, nie? No i ona zaczyna opowiadać, co to się stało, czy tam, wiesz... że kurczę, kolano uszkodziła i nie może teraz w piłkę ręczną grać, bo a tutaj gdzieś tam jest zawodnikiem na poziomie amatorskim. I sama rozmowa, takie wiesz, danie tej osobie się wygadać i po prostu, żeby się poczuła na chwilę ważna, że teraz ona jest mówi o swoim problemie i to jest najważniejsze. Ona przychodzi za dwa dni i mówi, wie pan, no w sumie już dzisiaj to nie boli to kolano, nie? Ale nie chciałam odmawiać wizyty. No i tam robisz pracę manualną, dajesz zalecenia i zazwyczaj coś jest do roboty, że tak powiem brzydko, ale to ten aspekt taki psychospołeczny jest w tym bardzo ważny. Nie mówię najważniejszy, ale bardzo ważny i mi się nie podoba w fitnessie taki model mechaniczny, że my tych ludzi zaćwiczamy, zaleczamy. Czasem ich trzeba wysłuchać i im coś precyzyjnie doradzić albo facetowi powiedzieć, żeby wziął się w garść i żeby, wiesz, nie no na przykład. No, nie. Nie, bo jest coś takiego, że od nastawienia strasznie dużo zależy i to zarówno w przypadku chorób, nie wiem, przewlekłych jakichś. No, mówiłeś o efekcie placebo wcześniej. Tak. Jest efekt nocebo, tak, że jeżeli ktoś bardzo wierzy, że coś się złego stanie, czy jakoś uwierzy w tą chorobę, to już jest... Hipochondrycy, którzy nie, nic im nie jest tak naprawdę z medycznego punktu widzenia, natomiast ponieważ wierzą, że nie wiem, mają raka powiedzmy, to ich co chwilę tu boli, tu kuje, tutaj nie mają, mogą oddechu złapać i to nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, jak rzeczywiście się czują. Ale to tak samo jak, nie wiem, no idziesz na trening święcie przekonany, że nie wiem, kurwa, jesteś do dupy, nie uda ci się, na przykład, że nie uda ci się czegoś zrobić, na przykład, nie wiem, ja tak mam z maselapami, ja wiem, że mi się nie uda, to mi się nie udaje. Tak mi się wydaje, że też to masz złe nastawienie. Coś w tym może być. No wiesz, no 5 lat próbuję i mi nie wychodzą, no to wiesz, to coś też może, musi być. Może na trenerów złych trafiłeś, no w 5 lat to już powinieneś
musisz robić, to jest, nie? To jest ewidentnie tak jak są osoby, które powiedzmy przychodzą na trening po raz pierwszy w życiu i robią to od razu. W sensie pierwsza próba i od razu się udaje. Czy to są zazwyczaj osoby, które coś wcześniej trenowały, ale ci nie powiedzą. Bo możliwe. Jeżeli ktoś trenował wcześniej cokolwiek, przychodzi do crossfitu czy do innej dyscypliny, to on po prostu ma pewien potencjał, układ nerwowy już wie, jak się zmobilizować do pewnych czynności. No a czasem masz kogoś, kto nie trenował i jest tym idiotą motorycznym, tak? Ja pod tym względem, to jest dla mnie rzecz, ja jestem imbecylem wręcz nawet. No ale wiesz, to ja tutaj tego nie zrobimy, ale mogę taki jest coś takiego jak ludzki wykrywacz kłamstw i ja ci mogę mniej więcej powiedzieć, dlaczego ty tego ćwiczenia unikasz, nie? Może nie masz, to dlaczego go jeszcze nie zrobiłeś, nie? I gdzieś tam możemy nakreślić, wiesz, dlaczego tak jest i co jest powodem, że ty już taki długi czas tego dalej nie umiesz zrobić, nie? Ja to tłumaczę na szkoleniach bardziej, w takim wymiarze praktycznym, że zazwyczaj jakiś case study robimy na jednym z kursantów, ale no też tak pracuję z ludźmi, nie? Że i tak ich sprawdzam i pokazuję im, że nie mają racji. Ktoś mówi, ja mówię, dobra, to dzisiaj podstawy sobie zrobimy martwego ciągu. Ale nie, bo mnie bolą plecy, nie, ja nie będę dźwigać, tak? I mówię, no to połóżcie, robię tam taki test, nie? I on wypada negatywnie, czyli jakby zdradza, że ta osoba może robić te ciągi, tak by też przeciwwskazań innych nie było wcześniej. I wiesz, ona w ciągu dnia podnosi więcej rzeczy cięższych, niż ja jej tam zalecę na treningu, żeby robiła. Tu też mamy z kolei inną, wiesz, ja się śmieję, jak widzę taką sytuację, że uczona jest jakaś pani martwego ciągu i podnosi tam 1,5 kg hantelki. Przecież ona w ciągu dnia podnosi, wiesz, 30 razy cięższe rzeczy w ciągu dnia. Chociażby swoją nawet, tak? I no to ona się, czasem trzeba po prostu dać pewien ciężar, żeby uświadomić tą osobę o powadze sytuacji bądź ćwiczenia. I ona nagle się odmieni z tego idioty motorycznego, nagle załapie, nie? I tak często jest takie olśnienie w treningu, że no wreszcie załapałam, czy tam załapałem, nie? No bo ciężar był adekwatny do wyzwania, które postawiliśmy, nie? Znaczy to u mnie wyzwaniem jest, tak jak są osoby na przykład, które, nie wiem, trenują bardzo długo, znaczy no bardzo długo, powiedzmy, no to już w latach liczone jest, tak? Chodzą na crossfit, tam już w latach ten staż treningowy liczony. I za cholerę nie są w stanie nauczyć się skakać doubli, podwójnych skoków na skakance. Po prostu nie są w stanie się nauczyć. Nie są w stanie złapać rytmu, próbują, uczą się i tak dalej. Ja się tego na przykład nauczyłem w 2 tygodnie. Ja po 2 tygodniach już skakałem po 30-40 sztuk, to nie był dla mnie problem. Może to wynika z twojego nastawienia, że to ci się wydało atrakcyjne, fajne, tak, że tą skakankę słychać i muszę się tego nauczyć. Czasem problem jest w tym, że ktoś długo nie potrafi jakiegoś ćwiczenia opanować, że on nie rozumie go, albo mówi, że rozumie, ale w głowie ma całkowicie inny schemat, jak to powinno wyglądać. I wtedy robi się, można takiej osobie zasugerować, to się nazywa medytacją siły, tak, żeby ona całym sobą, wiesz, weszła w to ćwiczenie, żeby zobaczyła siebie w każdym segmencie tego ćwiczenia, jak to ma wyglądać. Trzeba jej pokazać często w odciążeniu na przykład. I ona wtedy powie, aha, to o to tutaj chodziło przy tym przejściu. To ja w ogóle inaczej myślałem, nie? Tak jak masz, uczysz barmaselapów i dużo ludzi myśli, że to po prostu trzeba mocniej majtnąć tą nogą i wejdą. I zazwyczaj kończą tu, nie? Czyli robią chest to bara. No, keeping przy muscle upie, bar muscle upie jest zbliżony do toast to bara na przykład, nie? Więc czasem trzeba kogoś nauczyć siłowo toast to bara zrobić i on zrozumie już istotę tego keepingu do bar muscle upa, nie? No to taki przykład crossfitowy, no bo gdzieś tam cały czas wokół tego tematycznie się poruszamy, ale czasem zbudowanie komuś takiego prostego porównania, bo nie ma sensu na siłę tłumaczyć, że tutaj ten mięsień się napina, to po co to? Wręcz pogorszy sytuację, nie? No czasem musisz, prosta komenda w krótkich żołnierskich słowach, tak?
że no nie wiem, tam wiesz, dupa przy ścianie musi być, mm-hmm. nie? I wtedy nagle o, zrobię to dobrze, nie? Albo mm-hmm. no, takie proste dajesz, czasem ktoś nie trzyma na przykład szyi, ja tak mam, nie? Strasznie mi leci głowa i szyja. Tak, ale nie tak jak teraz siedzimy, tylko przy podnoszeniu czegoś ciężkiego albo przy wstawaniu z czymś ciężkim, mm-hmm. no to mi głowa leci, bo mm-hmm. okay. jakby taki miałem gdzieś tam wzorzec, że nawet. Ratowałem się od tego. Okay. Mm-hmm. I wyobrażenie sobie, że mam sznur tu przewieszony i że też głową ciągnę to, nagle wiesz, ustawiło mi inaczej szyję. Jak ona była, jak szyja, no tak, żeby... jak szyja się ustabilizowała, to ustawił się też odcinek lędźwiowy lepiej. I ja lepiej zacząłem korzystać z, wiesz, z mięśni zaopatrujących ten obszar i nagle i przełamałem jakieś tam swoje wyniki, których nie mogłem na przykład przejść i zupełnie miałem, wiesz, no łatwiej mi było to wszystko robić, nie? I inną rzeczą, którą można też polecić osobom, które mają problem z uczeniem się czegoś, żeby no skupiły się na tym, tak? Czy wchodzą w to ćwiczenie, tą medytację siły, ale jednocześnie żeby twarz rozluźnili. I to sobie sprawdź na następnym treningu. Nie mówię o muscle-upie, tylko mm-hmm. o czymś, co sprawia ci trudność i nagle spróbuj sobie przypomnieć, że twarz rozluźniona, bo mm-hmm. ludzie podświadomie, jak im coś nie wychodzi, to wiesz, pokazują mimiką, że oni się bardzo już starają i już mi daj spokój, bo ja już na maksa pracuję i już więcej nie dam rady, nie? I właśnie ten. I to też taki fenomen na treningu, takie olśnienie u wielu ludzi, widzę ja, że jak powiem, że twarz rozluźniona, to wiesz, on nagle walczył z powtórzeniem i sam się ciężar znalazł nad głową. Albo walczył z jakimś ciężarem w przysiadzie, oczywiście kamerę postawiłem, żeby to nagrać i wiesz, walczy, jemu się wydaje, że tam pod tą sztangą to spędził 20 sekund, I wiesz, na zasadzie, że zszedł do połowy i dobra, nie dam rady, wracam na stojak, nie? Powiedziałem tylko twarz rozluźnij, pokazuję filmik, cały przysiad zrobiony, nie? A to ciekawe, no. Ciekawa zależność jest, ale kiedyś a propos tej rozluźnionej twarzy słyszałem o tym w kontekście na przykład rozciągania mhm. I ogólnie mobilek, że mhm. jakby... W momencie, kiedy mamy taki grymas właśnie, że coś, tak jak opisać, nie wiem, jak opisać ten grymas, taki, że jesteśmy tak ściśnięci no. strasznie, że to jest jakiś wysiłek, to też jednocześnie to się odbija na całym ciele, że cali jesteśmy spięci, więc jeżeli chcemy się rozciągnąć albo właśnie jakieś mobilki zrobić sobie, rozbić trochę jakiś mięsień, to wtedy łatwiej jest się ogólnie całemu rozluźnić. Ale że na wykonanie ćwiczenia to wpływa w jakiś sposób, to się jeszcze... No to zobacz. No to muszę spróbować. No zobacz, spróbuj. Bo przeważnie wyglądam, jakbym znosił jajko, kiedy próbuję zrobić muscle-upa. Czy to też nie jest tak, że ja w ogóle tego nie robię. Natomiast to jest coś, z czym mam ewidentnie cały czas problem. To jest coś, co raz na ruski miesiąc udaje mi się zrobić. Natomiast to nie jest coś, co regularnie już po prostu teraz jestem w stanie. No, natomiast... Może robisz z tego też coś za dużego z kolei, nie? Przyjdź, no że to jest takie trudne, że już nie, to kurczę, strasznie trudne. Pójdź tak, że... Teraz do tego trochę podchodzę, jestem taki trochę zrezygnowany na zasadzie, no dobra, spróbuję, ale... No to tak też nie możesz podchodzić, bo wtedy ryzyko kontuzji, czy że tam przelecisz przez te kółka, masz większe, nie? Nie w tym sensie, natomiast na zasadzie, że przeszedłem z fazy, każda próba to jest po prostu najważniejsza chwila w moim życiu, przeszedłem do takiego stanu, że no uda się, to się nie uda, fajnie jakby się udało, ale trudno, wiesz, nie mam już takiego ciśnienia jak miałem kiedyś. To przyjdź i pomyśl sobie, że ja już to zrobiłem kiedyś i teraz trzeba to powtórzyć, ale jak się nie uda, to się nic nie stanie. Nie rób z tego wielkiej rzeczy, dobrze się rozgrzej, przygotuj barki, zrób jeden wdech i właściwie nie zbieraj się do tego nie wiadomo ile, tylko od razu czasem bezmyślnie zrób i wiesz, zazwyczaj to wychodzi, nie? Ja mam taki problem i to nawet przy zwykłych podciągnięciach na drążku, to już nie muszę wcale jakichś nie wiadomo jakich figur wykonywać, że ja nie mam problemu, żeby się podciągnąć powiedzmy tak, no żeby ta głowa, żeby broda, żeby była nad drążkiem, to nie ma problemu. Natomiast każdy milimetr wręcz wyżej podciągnięcia, w sensie ten ruch jakby przewodzenia łokci w ten sposób. Znaczy chest to bara też mi jest niesamowicie siłowego, niesamowicie trudno zrobić. W sensie tutaj jakby jak dochodzę do tego momentu, że mam właśnie na wysokości mniej więcej powiedzmy brody, drążek czy kółka gimnastyczne czy cokolwiek i muszę te łokcie wkręcić pod siebie, czyli to jest ten właśnie moment, który jest mi potrzebny do muscle-upa,
nagle moje ciało zapomina, jak tutaj działają najszersze i jak ten łokieć pod siebie w ogóle podciągnąć. W ogóle wiszę to... Spróbuj na drążku przynajmniej, spróbuj złapać wężej, bo wbrew pozorom wcale najszerszy grzbietu nie działa lepiej, kiedy łapiemy szerzej, tylko kiedy wężej. I no nie potrafię się odnieść, bo nie widzę ciebie w tym, wiesz, wtedy jakbym to widział na żywo, to bym w praktyce więcej mógł ci rzeczy podpowiedzieć. No więc tylko z tym chwytem i być może taka jest twoja fizjologia też, dlatego mi się nie podoba takie ujednolicenie standardów w crossficie, że coś musi być, wiesz, klatką do drążka czy brodą i jak ktoś się tak nie podciąga, to wiesz, to ma 20 no repów, nie? No na zawodach okej, no ale może ktoś ma taką fizjologię i on się dotąd tylko podciągnie albo dotąd tylko przysiad zrobi. I wcale nie trzeba tego, akurat tego przypadku na siłę gdzieś tam dopychać czy mobilizować i go stresować, że a, to ty nie zrobiłeś, bo w crossficie to nie jest rep, nie? No to, tak, znaczy no. To jest troszeczkę takie zgubne właśnie te określenie, w cudzysłowie, standardu ruchu na zasadzie, że jest punkt A i punkt B, który koniecznie musi być wykonany, ale co się pomiędzy punktem A i punktem B dzieje, to już tak troszeczkę luźniejszy stosunek do tego. No to jest taka ignorancja i pewne takie, wiesz, lenistwo intelektualne dla mnie, bo nie wiem, zapytasz trenera, jak powinien się kończyć i zaczynać dany ruch, w sensie o punkty jakie kontrolne, no to wie, ale jak zapytasz się o cel ćwiczenia albo o mięśnie, które pracują, no to już zacznie kombinować albo tam wzrokiem uciekać, że wiesz. Że no, niekoniecznie. To na siłę, ty. To na siłę, to na masę, a to na rzeźbę. A powiedz mi, bo też śledząc swojego Instagrama wiem, że ty trenujesz golfistę. Golfistów. Dwóch. A to wydawało mi się, że jednego. Ja jestem w ciężkim szoku, że ktoś, kto gra w golfa zawodowo, potrzebuje trenera przygotowania, w sensie, że są ćwiczenia jakby typowo pod grę w golfa. No, nie wiem, mi się wydawało, że golf to jest taki sport trochę jak curling. Na zasadzie no, trzeba grać w ten sport, żeby być w nim dobrym, ale znaczy, tak. No, że trening opiera się po prostu na uprawianiu tego sportu, nie? Natomiast widziałem, że jakieś strasznie cudawianki niektóre te treningi. No, znaczy pojedź na golfa, to zmienisz zdanie. Nigdy nie grałem. No to pojedź i potem wróć, znaczy przypomnij sobie tą rozmowę i wtedy stwierdzisz, że jednak potrzebują trenować siłowo. A co jest największym wyzwaniem dla golfisty pod kątem przygotowania motorycznego? To musiałbyś golfisty zapytać, no ale w sensie w mojej roli, co jest największym wyzwaniem? No przygotować ich, żeby wiesz, znosili specyfikę dyscypliny jak najbardziej, jak najdłużej, bez bólu i bez utraty techniki w tym golf swingu, nie? Bo u nich chyba cierpią mocno łokcie i podejrzewam, no, że... To, że łokieć golfisty, to ja znaczy mam właściwie dwójkę tak na wyłączność, na przygotowanie, znaczy na źle powiedziałem, ale zajmuję się ich przygotowaniem motorycznym i fizjoterapeutycznym i wiesz, oni mają też trenera od motoryki, który narzuca plan. Ja z nimi trenuję raz lub dwa w tygodniu i to też nieregularnie, bo jak oni mają sezon, to na miesiąc wyjeżdżają. I na pewnym poziomie to ten trening ze mną to jest taka rekreacja i oderwanie się po prostu, że coś innego, coś nowego robimy. Mi dużo osób zarzuca, że już przekombinowujesz i tylko ja się potrafię wytłumaczyć z tego ćwiczenia, jaki jest jego cel i założenie. Dlatego też nie mam obawy, żeby to wrzucać na Instagram, bo też mi ludzie pytają, że fajne te rzeczy, że super, czy nie boisz się tego wrzucać, że ktoś twój pomysł ukradnie, nie? Bo czasem, no jak znasz funkcję mięśnia albo specyfikę danego ruchu, no to wymyślanie ćwiczeń, układanie ćwiczeń wtedy ci przychodzi, wiesz, samo, nie? Że można tu przecież zrobić to w ten sposób, żeby troszkę poprawić wytrzymałość na ból, na przykład jeżeli ktoś tam, albo wiesz, wytrzymałość mięśniową, nie? Czy wytrzymałość siłową, że ktoś dłużej jest w stanie po prostu pracować i trzymać daną pozycję. Natomiast ja chcę, żeby to była dla nich przede wszystkim, wiesz, zabawa, taka nie w tym sensie beztroskim, tylko że robią coś fajnego, coś co nie powiela się i nie pokrywa z ich takim planem monotonnym, bo oni no to są naprawdę, mówię o Michale Konradzie, to no, bardzo zdyscyplinowani
zawodnicy też jak na swój wiek, nie? Tam jest taki harmonogram, tam jest, że tam co do minuty jest ułożone, co on robi, gdzie jedzie, co trenuje, i ja czasem muszę uważać, co do nich mówię, wiesz, pomagając im tam w regeneracji, czy jakieś tam nowinki im podrzucając, bo ja wiem, że oni się zastosują. Ja bym powiedział, że dobra, to od dzisiaj po pół godziny siedzenia pod stołem dziennie, nie? Żeby lepiej wam, żebyście się szybciej regenerowali. I on, no dobra, no to siedzimy, to siedzimy, nie? No więc są bardzo zdyscyplinowani. I znowu głową jakby od wątku odszedłem, no ale potrzebują treningu siłowego, żeby właśnie poprawić pewne parametry związane z samym utrzymaniem techniki później na czas rozgrywki, żeby... No, ty postrzegasz trening siłowy czy fizyczny jako tylko no, fizyczny wyznacznik. Natomiast my wzmacniamy też ich psychikę, też jakieś takie nastawienie, konsekwencje pewną, wiesz, takie rzeczy, które potem mają odzwierciedlić się na turnieju jakimś dużym, tak? Że on nie odpuści, że nie straci głowy, tylko wiesz, jakąś, nie wiem, podbuduje go to, odwagi więcej będzie miał w tym. To myślę jest ważny aspekt u wszystkich osób, u wszystkich trenujących w różnych dyscyplinach, tak, że podbudowujesz ich na zasadzie takiej, że pewność siebie ich rośnie, bo trenują siłowo na przykład, nie? I czasem komuś możesz dać taki przykład, wiesz, no, masz gościa ogromnego, kurczę, 1,90 m, mięsień na mięśniu i stresujesz się jakąś błahą dla ciebie sytuacją, nie? I powiesz mu, stary, ty siadasz 200 kilo, masz w przysiadzie, wiesz, masz odwagę, żeby usiąść z takim ciężarem, walczysz tam o życie, a przyjmujesz się taką sprawą, i on racjonalnie stwierdzi, że kurczę, no masz rację, nie? Masz rację, nie powinienem tak się zamartwiać tam, nie? No więc w tym aspekcie, czyli wzmacniania ich, żeby ich plecy częściej bolą, niż tam ja się z łokciem golfisty nie spotkałem. To po prostu ktoś tak nazwał tą jednostkę chorobową. Tam nie ma tego problemu. Natomiast znowu, wiesz, sprowadza się to do tego, co rozmawialiśmy na początku, że poprawa siły chwytu, wzmocnienie pośladków, brzucha, trochę ćwiczeń specyficznych dla nich, wiesz, rotacyjnych, i dużo lepiej są przygotowani do zawodów, niż jakby tego nie robili, tak? Czyli dłużej mogą na tym polu golfowym spędzić, precyzyjniej zagrać, z większą mocą czy precyzją uderzyć i tak dalej. Oni mają problemy kiedyś... z takimiś dysproporcjami, no bo jeżeli jesteś praworęczny, no to zawsze uderzasz jakby w jedną stronę się skręcasz, nie? Więc... No wzorzec napięcia u nich jest taki, że w którąś stronę po prostu rotuje, nie? No i ja na przykład na treningu nie tyle co odwracam sytuację, tylko też pobudzam tą drugą stronę do pracy. Natomiast jak masz coś takiego jak monotypię ruchową w danym sporcie, no to jeżeli to jest aktywny zawodnik cały czas, no to nie poprawiasz tego na siłę, bo to może właściwie zmniejszyć jego wynik sportowy. Czy jak masz boksera i on bije tylko stąd, czy to tu jest bardzo silny, a tu jest bardzo słaby, bo już wiesz, stąd właściwie siły nie ma. No i niekoniecznie będziesz to odwracał, żeby on był, wiesz, anatomicznie poprawny, no bo osłabisz mu siłę ciosu i dopóki on walczy, no to zaszkodziłeś mu tak naprawdę, tak? Czyli musisz znaleźć kompromis w tych ćwiczeniach między tym, co jest funkcjonalne, ale użyteczne w tym sporcie. No. Ostatnio też na twoim koncie widziałem na Instagramie, wrzuciłeś zdjęcie, jakieś takie dziwne spodnie uciskowe, tak nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywało. A, to jest... Bo no, tak mi się... Ja jestem z tym strasznie zaciekawiony, bo jakiś, no teraz już troszeczkę, znaczy troszeczkę już ta moda, tak to nazwijmy, przeszła na to, ale jeszcze jakiś czas temu wszyscy w ciuchach kompresyjnych chodzili. Rękawka, a to jest co innego. Tak dalej. Ale ogólnie chodziło, jakby założenie było takie, że jakby, że ta kompresja ma pomagać na regenerację mięśni, nawet w trakcie wysiłku. Teraz już coraz mniej ludzi rzeczywiście z takich, jeszcze triatloniści albo biegacze często, jakieś, szczególnie na łydki jakieś takie rękawki, nogawki, czy jak ktokolwiek nazwać noszą. Na podobnej zasadzie, na takiej, że to jest ucisk, tak, działa te spodnie, ale to w takim razie czym to się różni, jakby, że jedno jest skuteczne, drugi mniej?
Teraz ja, jeżeli o tę odzież kompresyjną chodzi, to tam nie wiem jakie są wskazania do stosowania, czy co tam producent obiecuje, że to sprawi. Podejrzewam, że chodzi o wiesz, jakąś poprawę cyrkulacji krwi, żeby szybciej te metabolity odprowadzić i ten. Żeby no wycisnąć to, jakby po wysiłku fizycznym, żeby wycisnąć tą złą krew. To akurat w przypadku, czy tam wiesz, czy leginsy, tak, to musiałaby być prawdziwa odzież kompresyjna, a nie coś uciskowego, czy tam takiego przylegającego bardziej, nie? Niczasnego, tylko rzeczywiście. No, chociaż już... tak, wiesz, no, ja myślę, że czas pozwoli na dygresję taką, że ja się też czuję pewniej, jak mam leginsy, czy takie, wiesz, ściślejsze spodnie, i mi bezpiecznie wtedy się czuję, na przykład przysiadając z czymś ciężkim, nie? Może to jest z tym powodowane, że po prostu informacja o takiej lokalnej stabilizacji danego stawu jest zwiększona, bo tam, wiesz, dodatkowy bodziec, który mówi o tym, tak, w jakiej który mi mówi, jest. Że dobra, to się znajduje tam, gdzie powinno i nic się nie dzieje złego, nie? Natomiast to, co ty mnie pytasz, to jest system taki regeneracyjny do presoterapii. I to jest sześcio, akurat to są tylko, obejmuje nogi i jakby okolice bioder. On na określonych przedziałach tam ciśnienia pracuje. To są takie pompowane spodnie, tak żeby tak, wizualizować tylko, osobom, które to będzie takie pompowane spodnie. No tylko, że tam naprawdę jest taki ucisk porządny, nie? Że tam taki ścisk jest konkretny. Czy kochone są bezpieczne? Nie, no tak... są bezpieczne, one są tam... Wiesz, odizolowane do żadnej nogawki nie wpadają. No i to ma służyć... Chyba u ciebie. No, na jakiej zasadzie to działa? Głupie żarty. No działa na takiej zasadzie, że ma po prostu pobudzić usunięcie tej zalegającej krwi, takiej z metabolitami, kosztem tego, żeby doprowadzić tą natrenowaną, taką świeżą krew i po prostu poprawić lokalnie tam krążenie, tak? Bo mówiąc tak praktycznie, no jeżeli dany obszar jest niedokrwiony, no to nie ma tyle siły, ile powinien mieć, nie? I zachodzi tam, no mamy do czynienia z inhibicją wtedy, nie? Że tam nie pracuje tak, jak powinno. No i to jest coś takiego jak zespół przedziałów powięziowych, czy tam compartment syndrom, coś takiego, że jeżeli zwiększa się ciśnienie w określonych przedziałach, przegrodach międzymięśniowych na przykład, no to w pewnym stopniu paraliżuje to pracę mięśni, nie? I nie chodzi o sam ból, tylko o tam wolne zakończenia nerwowe na przykład. No jeżeli ta krew zalega, to nie ma miejsca, możliwości, żeby ta świeża tam dopłynęła. No i to ma mi po prostu pobudzić, poruszyć cyrkulację i te nogi są takie, wiesz, świeże, lekkie, zregenerowane. I to ma taki wymiar u sportowca, że ten ból wysiłkowy po prostu ma troszkę tam rozbić i ułatwić mu regenerację. Ale to może też być wykorzystane do przeciwobrzękowej terapii, nie? U pacjentek to zazwyczaj się będzie sprawdzało. Żeby linfę wypchnąć. No albo... na przykład, nie? Żeby właśnie ten drenaż tam wspomóc, tylko że no, ja tym się nie zajmuję, nie? Bo to jest akurat urządzenie przenośne, takie wiesz, ja zamknę je w walizkę taką i pojadę z nim wszędzie i kosztem tego ono też do określonej tam wartości ciśnienia pracuje. No są takie, wiesz, stacjonarne wielo, tam no, o dużo większym tam zakresie pewnie, które pewnie bardziej mają taki leczniczy, kliniczne zastosowanie, a nie sportowe. Natomiast dla mnie no to tylko dla właśnie wspomożenia, żeby wspomóc regenerację, albo w przypadku kontuzji, czyli jakieś tam zmęczeniowe złamanie stopy na przykład, nie? No nie bardzo jest możliwość poruszania się, bo każdy obciążenie tej stopy, ruch generuje ból. No to żeby zastój krwi poruszyć, no to podpinam taką osobę wtedy, nie? Czyli że ona jakby fizycznie nie wykonała żadnego ruchu, ale... można to działanie zinterpretować jako jakiś tam, wiesz, bodziec wprowadzony ku temu, żeby krążenie poruszyć, nie? A czy w takich sytuacjach na przykład takie
może jakieś kompleksy, power doty i tego rodzaju... Znaczy to jest inny rodzaj. Mhm. Znaczy tak, bo to pobudza mięśnie, tak? Ale bo rozumiem, że chodzi o to, że... No bo jak mówisz, że zmęczeniowe złamanie stopy, no to po co to w takim razie? Bo chodzi, żeby ucisnąć całą nogę, tak? No bo nie tą stopę, co tam z tą stopą. No jeżeli mamy... Zresztą ja też może się nie czuję się bardzo na siłach, żeby takie tematy tłumaczyć, ale... No byś Michała mógł zapytać, nie? No ale... Zawodnika. Tak. No jeżeli dany obszar został tam objęty kontuzją, tak, no to dopływ krwi tam jest ograniczony w pewnym sensie. A my chcemy to mięśnie, to miejsce dokrwić, żeby zaczęły się... Żeby mogło wpłynąć coś świeżego. Okay. Żeby na przykład rozpoczął się pierwszy etap gojenia się tkanek i ciało samo znalazło drogę do zaleczenia pewnej kontuzji, nie? No i jak nie radzi z tym sobie, no to korzystając z tej presoterapii, ja mogę właśnie w taki sposób przyspieszyć trochę, wiesz, powrót czy regenerowanie się z danej kontuzji, nie? No, jak tak w ramach nowych bodźców regeneracyjnych dzisiaj prawie morsowałem, i, bo stojąc na brzegu jeziora i widząc ten lód, po prostu, który skuł jezioro totalnie i tą krew pływającą w przeręblu, stwierdziłem, że może jednak nie. Znaczy nie to jest jedna z tych rzeczy, których ja nie jestem w stanie się zmusić. Ja rozumiem jakby pokonywanie swoich słabości, wychodzenie ze swojej strefy komfortu i tak dalej, ale tej strefy komfortu nie jestem w stanie opuścić. Natomiast no, morsowanie, krioterapia też chyba są właśnie... Mam nadzieję, nie wiem, żebyś mnie może spróbował przekonać do tego, żebym ja jednak tego spróbował, bo nie, strasznie nie chcę tego morsowania robić. Natomiast nie rób. Natomiast nasłuchałem się tyle rzeczy pozytywnych na ten temat, w sensie benefitów, które z tego, wiesz, wychodzą, że cały czas mam w stylu, jestem już o krok bliżej, bo już stałem na plaży, tak, i przynajmniej koło tego lodu już stałem, ale cały czas nie mogę się po prostu przemóc. Jest jeszcze kwestia taka, że jeżeli chodzi o regenerację, sauna też wpływa na regenerację. Jest strasznie dużo, może nie strasznie dużo, ale jest sporo rozwiązań. Czy morsowanie, czy krioterapia, czy jakieś właśnie te power doty i kompleksy, czy ta presoterapia, czy sauny, nie sauny, fale uderzeniowe, różne takie rzeczy. I każda działa troszeczkę inaczej. Każda pomaga w troszeczkę inny sposób i na trochę co innego. Ja się tak zastanawiam, że taka osoba jak ja troszeczkę głupieję i wariuję, bo jakbym miał robić wszystkie te rzeczy, znaczy w sensie nie wiem, które z nich pytanie, są mi rzeczywiście, no, wiesz, potrzebne, wiesz, czy, bo to tak samo jak z tymi suplementami. No ja nie jestem w stanie spośród tych wszystkich suplementów, które są, wybrać sobie zestawu 30, które są mi, wiesz, nie mam możliwości po prostu aż tak się zaangażować w to, żeby wiedzieć, co rzeczywiście jest mi potrzebne i co rzeczywiście mi coś da. A mam wrażenie, jeszcze kończąc to, o co mi chodzi, żeby troszeczkę może ci lepiej naświetlić, o co mi chodzi, mam wrażenie, że ludzie bardzo często trochę na ślepo próbują trochę tego, i nie wiem, może to w sumie jest dobre podejście, żeby właśnie tak sobie mieszać trochę tym wszystkim. I tak, i nie, no bo jeżeli o tej odnowie biologicznej mówisz, tak, to sobie w jednej kategorii zamknijmy, no to jeżeli ja korzystam z tego typu rzeczy w celach rekreacyjnych, no to właściwie nie ma to znaczenia, no to by feel, tak? Na który bodziec lepiej reaguje, czy po którym się lepiej czuje, to z tego bodźca korzystam, czyli ciepło-zimno, tak? Ale jeżeli odnosimy to do zawodnika na pewnym poziomie i chcemy wspomóc jego regenerację, no to wtedy ma to znaczenie, kiedy my mu co doradzimy, żeby skorzystał. I teraz, jeżeli zawodnik jest taki bardziej nastawiony współczulnie, żeby tam już takie szczegółowe, no że taki jest ciągle nastawiony w takim trybie, wiesz, walki, nie? Czyli jest troszkę, ma problem z tym, żeby się uspokoić, taki jest nadaktywny, a na przykład jest taki pobudzony za bardzo, a jednocześnie się to nie przekłada na to, że coraz, wiesz, wyżej idzie z formą w treningach, no to jego bym tonizował i bardziej właśnie w kierunku cieplnych terapii zalecił mu korzystanie z tego typu rzeczy, nie?
no tam już naprawdę, wiesz, co centrum odnowy biologicznej, to inne środki stosują. A jeżeli ktoś jest taki bardziej przywspółczulnie nastawiony, czy jest taki mood, tak, taki depresyjny bardziej, nie idzie z formą, ale nie ma chęci do treningu za bardzo, no to jego trzeba sprzęgnąć i trochę pobudzić i bardziej w kierunku tego zimna go tam dać, nie? Czyli to nie musi być od razu morsowanie, może być właśnie jakaś kryosauna, krótka stymulacja zimnem, wiesz, masaż lodem, nawet spacery, wiesz, w takiej pogodzie, nie? Gdzieś tam mogą się przyczynić do tego. Ale też, żeby, bo to nie ma w tym reguły, jeżeli ktoś jest za bardzo nastawiony, tak wiesz, agresywnie, no to uczucie chłodu to będzie jakby odwrotność uczucia wściekłości, tak? Więc jak ja mu powiem, że dobra, ty, żeby tam opanować się, żeby zejść do takiego poziomu neutralnego, to musisz pójść na spacer, nie? Żeby właśnie się schłodzić i te emocje gdzieś tam ostudzić, nie? Natomiast to też... To nie może być kwestia przypadku w doborze takiego typu środków odnowy biologicznej, no bo my możemy temu sportowcowi przeszkodzić w regeneracji czy w powrocie do, wiesz, do jakiejś tam pełnej sprawności, tak? Czyli jeżeli ja mam sportowca, on jest zbyt mocno taki pobudzony i mu powiem, dobra, to tam skocz sobie na kapsułę floatingową, nie? To, no właśnie, o to też się chciałem zapytać. No i on stary wraca jeszcze bardziej wkurzony, mówi, w ogóle tam nie wypocząłem, bo tu mi coś tam, wiesz, woda chlupała, tu coś tam się uderzyłem, że to w ogóle nie jest dla mnie. Czyli no nie trafiliśmy z tym, nie? A ty korzystałeś kiedyś z takiej komory? No ze dwa razy dokładnie, w sensie, no ja akurat też nie trafiłem, nie? Że nie, strasznie chcę spróbować, ale no pierwsze to się wkurzałem, że... Wytłumaczę, bo może nie wszyscy wiedzą, komora floatingowa, czyli taka wanna na dobrą sprawę zamknięta, do której włazicie, woda jest chyba słona, nie? Żeby była wyporność duża, jest słona woda w środku, ciepła taka, żebyście nie czuli jakby ani na ciepła, sobie. Ani ciepła, ani zimna. Taka w sensie chyba temperatura ciała jakoś mniej więcej, coś takiego. Jest totalnie ciemno, nie ma żadnych dźwięków, nic. Chodzi o to, no to jest taka deprywacja sensoryczna. Tak, deprywacja sensoryczna, dokładnie. Tylko tak. Jeżeli ktoś był cały czas atakowany, jego uwaga była atakowana ciągle, no to zbyt gwałtowne odcięcie go od tych bodźców, tak? Odwrotny efekt od zamierzonego i może takiej osobie niekoniecznie trzeba zalecać najpierw floating, tylko żeby w tej soli Epsom wzięła kąpiel w domu. Czyli w miejscu, gdzie powinna czuć się bezpiecznie tam, jest u siebie, na swoich warunkach i sam ten, wiesz, sama ta kąpiel w tej soli już na taką regenerację mięśniową powinna mieć wpływ, nie? Dla mnie takie uniwersalne rzeczy, niezależnie od jakby dominacji, w której ten sportowiec jest, to będzie cyfrowy detoks raz na jakiś czas po prostu, czyli że wiesz, ucina się od tych mediów społecznościowych i tak dalej. Właśnie kąpiel w tej soli, bo akurat na utratę minerałów czy magnezu, no to oni są szczególnie narażeni. I jakaś forma aromaterapii, tylko też dobrana indywidualnie. No bo jak ma problemy ze snem, to na przykład kilka kropel tam olejku, wiesz, lawendowego na poduszkę i jest diametralna zmiana. Nie wiem, ktoś nie kontroluje apetytu, w sensie przejada się, a wie, że musi zrobić wagę do zawodów. A to nie muszę, ale to wiesz, to na przykład miętowy olejek może wpływać na lepsze poczucie, ale to właśnie poczucie sytości. Też na sen, czy po prostu, że... Nie, w ciągu dnia. Jakiegoś tam posiłku na przykład, nie, czy coś. Mhm. Albo żeby sam ten zapach cię w jakimś stopniu stymulował. Że mięta w jakiś stymulował. Sposób oddziałuje jakby... Na tą oś głodu, sytości, nie? Więc tego jest bardzo dużo, właśnie, tylko że wiesz... Bardzo łatwo zwariować jest. No to właśnie. I tak, problemu nie ma z wymienieniem tego, bo wiesz, tu listę 100 rzeczy możemy wymienić. Problem jest z jak to dobrać i dla kogo, nie? To jakby taka anegdota dla mnie, jakaś chyba tam nawet autentyczna historia to jest, nie? Że zepsuł się jakiś ogromny statek, zatrzymał się silnik i po prostu... ekipa za ekipą próbowały go jakoś tam zregenerować, żeby wstał, nie? I ten statek, żeby ruszył. No i nikt sobie z tym nie mógł poradzić i już na ostatnią chwilę przyszedł jakiś taki, wiesz, wątpliwej jakości
dziadzio i on mówi, że on wie, jak to naprawić, nie? No i dobra, no prowadzą go do tego silnika. On wyciągnął tylko taki mały młotek i tak obadał, nagle uderzył w jedno miejsce konkretnie i silnik, wiesz, po długiej przerwie nagle zaczął normalnie pracować, nie? No i tam nie było ważne dobór tych wszystkich środków czy wielkość tych narzędzi, tylko precyzja, gdzie tym zaatakować i w którym momencie, nie? Czyli tak jak budujesz tą formę treningową czy formę zdrowotną u kogokolwiek, no to też możesz dać analogię młotka i gwoździa, nie? Czyli gwóźdź to będzie ta forma, czy to utrzymanie zdrowia. No i młotek to będą te wszystkie środki, którymi ty operujesz w drodze do uzyskania tej formy, tak? No i uderzasz młotkiem i na przykład albo możesz, wiesz, dopchnąć, albo możesz się wycofać i uderzyć jeszcze raz i wtedy no zadaj sobie pytanie, która droga ci... To jeszcze ręka jest ważna przy tym młotku. Wbije ten gwóźdź na większą głębokość, nie? No to właśnie ten specjalista to jest ta ręka, która tam chyba dobiera. Która ten młotek trzyma, nie? Trzyma, no i wracając do tego statku, to tam wtedy ten facet wystawił fakturę na 100 tysięcy dolarów, powiedzmy. I było tak, że za samo uderzenie młotkiem było 100 dolarów, ale wiedza, gdzie ten młotek przyłożyć, to była reszta kwoty, nie? No i to odróżnia, wiesz, trenerów od trenerów, tak naprawdę, nie? Bo powtórzyć coś, co zobaczyłem na Instagramie z zawodnikiem, nie ma problemu. No tak, mogę to zrobić. Powtarzanie bezmyślnie, ale powiedzieć, wytłumaczyć się z tego, dlaczego to zrobiłem i po co, no to już jest gorzej, nie? A ty organizujesz szkolenie niedługo? Coś słyszałem. No. Powiedz, ja nie organizuję, ja będę prowadził je. Prelegentem to się mówi. No, nie to też jest dla mnie takie, wiesz... Prowadzący. No będę prowadził szkolenie swoje. Tak. Co za szkolenie, kiedy, gdzie? Jakby ktoś chciał posłuchać jeszcze trochę mądrych rzeczy od ciebie. Znaczy, ja bym chciał, żeby ono miało wymiar praktyczny bardziej, żeby ktoś wychodził właśnie z czymś nie na zasadzie ciekawostki, że coś jest tak ciekawe, ale niepraktyczne jednak, tylko żeby z gotowymi może narzędziami wychodził, jak sobie radzić głównie w indywidualnej pracy z klientami personalnymi, albo jak ich nie tracić, kiedy złapią kontuzję, bo ten pomysł mi się urodził po tym, jak taką falę osób dostałem zepsutych po trenerach personalnych albo osoby, które trenowały u kogoś. Czyli od tych trenerów odeszły łapieły, czy się do ciebie? Nie, znaczy nawet nie odeszły, tylko zawiesiły te treningi na czas kontuzji. No tak. I potem ja nawet się o to nie starałem, tylko one same stwierdziły, że, no, że pan tu ma więcej kompetencji, czy pan treningi prowadzi. Mówię, że no w sumie to prowadzę, no. I tak, wiesz, i tak podkradałem te osoby, tak? I jakby wymiar praktyczny ma być taki, że co na granicy prawnej trener może zrobić, żeby takie osoby wspomóc, nie? Co czyli znaczy jak, na granicy prawnej? No bo ja muszę mieć prawo do wykonywania zawodu. Trener nie może się bawić w fizjoterapeutę i musi wiedzieć, kiedy mu nie wolno pewnych rzeczy wykonywać, tak? Natomiast są rzeczy, które uważam bezpiecznie może zrobić, nazwać to mobilizacją czy właśnie treningiem medycznym i bezpośrednio w kontakt z tą osobą wejść i pomóc jej, nie? I ja tego chciałbym nauczyć osoby, które nam przyjdą i pracować je z drugą osobą właśnie w tym wymiarze, o którym rozmawialiśmy, czyli i biopsychospołecznym, i mechanicznym, ale też, wiesz, jak się komunikować z układem nerwowym, czyli jak trafnie dobierać te wszystkie różne środki odnowy biologicznej. No i jak na przykład na pewne odruchy wpływać, więc to takie cztery filary. A szkolenie organizuje Rommel u siebie w klubie we Wrocławiu. Tak, to mój wspólnik, więc jakby to jest projekt, nad którym pracujemy razem, bo jakby cały ten projekt Mjolnir to będzie cykl kilku szkoleń dla różnych, wiesz, tam grup docelowych. Bo to szkolenie, o którym teraz mówimy, jest skierowane do trenerów. No głównie tak, głównie nie? Tak. Ja nawet nie lubię mieć fizjoterapeutów na szkoleniu, bo oni zawsze swoje racje będą przedkładać i zawsze, wiesz,
też jakby czasem na pewne tematy lepiej nie mieć zdania, w sensie znać stanowisko jednej strony i drugiej i po prostu być gdzieś po środku. Mhm. Bo jak jesteś za bardzo, wiesz, za bardzo jesteś zwolennikiem jednej teorii, to przeciwnicy tej drugiej cię po prostu zjedzą i wiesz, no to akurat rozwala wtedy szkolenie i raz miałem taką sytuację, wiesz, i jeszcze nie potrafiłem sobie z nią poradzić wtedy, bo nie miałem takiego doświadczenia. Teraz na przykład wiedziałbym, jak z tego wyjść, nie? Że po prostu tej osobie trzeba dać się wygadać, niech ona chwilę będzie w centrum uwagi, a zazwyczaj inni uczestnicy szkolenia tą osobę gdzieś tam zgaszą i sprowadzą, że stary, że da, już nie przerywaj tam, nie? No. Daj posłuchać. Daj posłuchać, nie? I to szkolenie będzie we Wrocławiu kiedy? 12 stycznia. 12 stycznia roku. We Wrocławiu. Także zalinkuję. Jak się będzie nazywało to szkolenie? Mjolnir Movement. Mjolnir Movement. Jakub Surmacz. Jest wydarzenie na Facebooku utworzone i no jeżeli... Szukajcie wydarzenia Mjolnir Movement na Facebooku. Ja jeszcze zalinkuję u siebie na YouTubie pod filmem, żeby było łatwiej. Dziękuję ci bardzo, Kuba. Również dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Miło spędziliście czas z nami, ze mną, z Markiem Marełem Majewskim i z Jakubem Sumarczem. Dzięki. Dzięki. Udało ci się dotrzeć do końca podcastu. Jest to niewyobrażalne wręcz osiągnięcie. W ogóle. Bardzo ci dziękuję, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, za to, że tutaj ze mną jesteś. Bardzo cię doceniam. Doceniam każde wszystko, co zrobisz. Każdego lajka, każdą łapkę w górę, każdy komentarz, każdą subskrypcję. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to bardzo cię proszę, zrób to, jak śmieszne, zrób to. I pamiętajcie również, moi drodzy, o sponsorach, partnerach tego podcastu, o Sportsestek, który jest ze mną prawie, że od samego początku istnienia tego podcastu, które bardzo mocno mnie wspiera, dzięki któremu w ogóle ten podcast może istnieć. Pamiętajcie też o Heavy Metal Strength Division, nowym graczu na rynku odzieżowym. Bardzo kibicuję tej firmie, głównie za to, że nie robią bubli. Te ciuchy, z którymi ja miałem do czynienia, są naprawdę super jakości, życzę im wszystkiego najlepszego i wy możecie się do tego wszystkiego najlepszego, takiego prezentu świątecznego przyłożyć, czyli zrobić sobie prezent, kupując u nich prezent i wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie. Dobra, dzięki wielkie, żegnam się, niedługo kolejny podcast, buziaczki, pa, pa.